Dzień dobry Państwu, godzina 10, rozpoczynamy obrady 39. sesji Rady Gminy Stargard i stwierdzam, że na stan Rady 15 radnych na dzisiejszej sesji jest radnych. Kto nie podpisał jeszcze listy? Mamy podpisane, Czerewin, mamy. Tak, przepraszam. Momencik, jeszcze listę zrobimy. Dobrze, dziękuję. Dobrze. Na obecną chwilę mamy 14 radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Serdecznie nam miło przywitać gości. Pan wicestarosta Waldemar Gil, reprezentuje starostwo powiatowe Stargard. Również witamy pana Ryszarda Hadrysia, dyrektora zarządu dróg powiatowych. Bardzo mi miło. Również jest naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Nadkomisarz Michał Jaskulski. Bardzo miło. Również jest pani kierownik GOPS-u, pani Ania Ładniak. Również są mieszkańcy miejscowości Lipnik, jest to związane z budową ronda w Lipniku. Witam państwa radnych, witam wójtów, witam panią skarbnik, panią sekretarz, pani mecenas, nie ma, nie widzę. I witam panią sołtys, sołtys u nas. Proszę państwa, porządek obrad 39. sesji Rady Gminy z dnia 24 kwietnia 2018 rok. Pierwsze sprawy rozgminowe, otwarcie obrad, stwierdzenie kworum, zatwierdzenie porządku obrad, przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji, dwa interpelacje radnych, trzy podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy. Punkt czwarty, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy. Piąte, podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia użytku okolicznego. Szóste, podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia użytku okolicznego. Siódme, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rzeczenie się prawa użytkowania wieczystego. Ósme, podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok. Dziewiąte, podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Stargard na lata 2018-2028. Punkt dziesiąty, ocena funkcjonowania transportu lokalnego i podmiejskiego pod kątem potrzeb mieszkańców gminy. Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego Budżetu. Punkt jedenasty, ocena funkcjonowania Biblioteki Publicznej Świetlic Wiejskich Przedszkoli oraz klubów sportowych na terenie gminy. Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego. Również punkt 11, ocena funkcjonowania Biblioteki Publicznej Świetlic Wiejskich Przedszkoli oraz klubów sportowych na terenie gminy. Opinia Przewodniczącego Komisji Socjalno-Porządkowej Oświaty. 12, wykorzystanie środków na pomoc Urzędu Gminy w 2016 roku. Opinia Komisji Rewizyjnej. 13, sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w 2018 roku. Sprawozdanie przedstawia kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Anna Ładniak. Punkt 14, informacja na temat działalności wójta w okresie międzysesyjnym. 15, informacja na temat działalności przewodniczącego rady w okresie międzysesyjnym. Punkt 16, odpowiedzi na interpelacje radnych. 17, wolne wnioski i zapytania. 18, sprawy różne. 19, ustalenia terminu następnej sesji. 20, zamknięcie obrad sesji. Czy z państwa radnych mamy coś wniesienia do porządku obrad? Jeżeli nie, kto z państwa radnych za przyjęcie porządku obrad, który przedstawiłem, proszę podnieść ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Porządek został przyjęty jednogłośnie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z 38 sesji Rady Gminy z dnia 29 marca 2018 roku bez odczytania? Proszę podnieść ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Protokół został przyjęty jednogłośnie. W związku z tym, że mamy tutaj gości, ja bym proponował, bo w związku z tym mamy
uchwały. Ja bym proponował, żebyśmy podjęli tę uchwałę, a później rozpoczniemy dyskusję, bo dyskusja będzie dość długa, a te uchwały mamy wszystkie omówione, one nie zajmą aż nam tak dużo czasu. Punkt drugi, interpelacje radnych nie mamy. Punkt trzeci, pozwolicie Państwo, że usiądę. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy. Projekt uchwały numer 39, łamane przez 265, łamane przez 18 z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy. Podstawa, na podstawie prawnej Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 20 m2 stanowiącą własność gminy położonej w obrębie Grzędzice, gmina Starga, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze geodezyjnym 251 łamane przez 6 przed podziałem działka o numerze geodezyjnym 251 łamane przez 3 na okres kolejnych 3 lat. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy mamy pytania do tej uchwały? Albo w tam, albo w tym. Popatrzę, gdzie już. Dobry, witamy Państwa. Kto z radnym jest za przyjęciem projektu uchwały, który czytam, proszę podnieść ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Uchwała została przyjęta. Jedno głosie. Punkt czwarty. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy. Projekt numer 39 łamane przez 226 łamane przez 18 z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy. Na podstawie prawnej Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,0837 ha stanowiący własność gminy położonej w obrębie Małkocin, gmina Stargard, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze geodezyjnym 12/11 na okres kolejnych 3 lat. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy mamy pytania do tej uchwały, projektu uchwały? Jeżeli nie ma, kto z Państwa jest za przyjęciem, o podniesienie ręki, za przyjęciem projektu uchwały, proszę. Dziękuję. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Piąty punkt porządku dziennego. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego. Projekt uchwały nr 31 łamane przez 267 łamane przez 18. Z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego. Podstawa prawna. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustanawia się użytek ekologiczny pod nazwą Śródleśne Mokradów pod Czerninie, oddział leśny 516G w leśnictwie pod Czernin według planu urządzenia lasu na leśnictwa Klenicka na lata 2018-2027 w Zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Kliniska w powiecie stargardzkim w ulicy Zachodniopomorskim. 2. Powierzchnia użytku ekologicznego zajmuje 0,45 ha. Stanowi on fragment działki ewidencyjnej numer 516 Obręb Polczerni o symbolu użytku ewidencyjnego EN oddział leśny 516G Leśnictwo Polczerni, który znajduje się jednocześnie w opisie taksacyjnym Nadleśnictwa Kliniska. 3. Granice użytku zaznaczone są na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Użytek ustanawia się w celu ochrony cennych gatunków roślin i zwierząt. Paragraf 3. W granicach użytku wprowadza się następujące zakazy i ograniczenia. Pierwsze. Niszczenia, uszkodzenia lub przekształcania obiektu lub obszaru. 2. Wykonania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu
z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpoziowowym, albo budową, odbudową, użytkowaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych. 3. Uszkadzania i zanieczyszczenia gleby. 4. Dokonania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej. 5. Likwidowania, zasypywania, przekształcenia naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych. 6. Umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, lęgowic zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką. 7. Zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarze użytku okolicznego utworzonego w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych. 8. Umieszczenia tablic reklamowych. 4. Nadzór nad użytkiem ekologicznym, o którym mowa w paragrafie 1, sprawuje nadleśniczy Nadleśnictwa Kliniczka. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Stargard. I paragraf 6. Traci moc uchwała nr 4/15 Rady Gminy Stargard Szczecińskich dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie ustanowienia użytku okolicznego Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, pozycja. I paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Mamy pytania do projektu uchwały? Jeżeli nie ma, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę podnieść ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 6 porządku dziennego. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego. Projekt uchwały nr 31/268/18 dnia 27 kwietnia 2018 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego. Podstawa prawna. Uchwala się, co następuje. Paragraf 1, punkt 1. Ustanawia się użytek ekologiczny pod nazwą Żabie Uroczysko na ziemi stargardzkiej, oddział 906.0 w leśnictwie Cisewo według planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Kliniczka na lata 2018-2027 w Zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Kliniczka w powiecie stargardzkim w województwie zachodniopomorskim. 2. Powierzchnia użytku ekologicznego zajmuje 0,44 ha. Stanowi on fragment działki ewidencyjnej nr 301 Oblężarowo o symbolu użytku ekologicznego EN, oddział leśny 906.0, leśnictwo Cisewo, który znajduje się jednocześnie w opisie taksacyjnym Nadleśnictwa Kliniczka. 3. Granice użytku zaznaczone na mapie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 2. Użytek ustanawia się w celu ochrony cennych gatunków roślin i zwierząt. Paragraf 3. W granicach użytku wprowadza się następujące zakazy i ograniczenia, podobne jak w poprzedniej uchwale. Nie będę tego czytywał, bo są to takie same. W paragraf 4. Nadzór nad użytkiem ekologicznym, który ma w paragrafie sprawuje Nadleśnictwa Kliniczka. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierzchni wójtowej gminy Stargard. I paragraf 6. Traci moc uchwała nr 7/110/11 Rady Gminy Stargard z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Mamy pytania do projektu uchwały? Jeżeli radni nie mają pytań, kto z Państwa radnych za przyjęciem projektu, proszę podnieść ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 8 porządku dziennego. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się prawa użytkowania wieczystego. Projekt nr projekt uchwały nr 30/269/18 z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się prawa użytkowania wieczystego. Na podstawie prawnej uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na zrzeczenie się prawa użytkowania działek oznaczonych
numerami 27/20, 27/21, 27/22 i 27/23 o łącznej powierzchni 0,8112 ha położonych w obrębie Lipnik. Dwa uchwała po wykonaniu uchwały powierzchnia wójtów gminy i paragraf 3 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Mamy uzasadnienie do tej uchwały. Mamy pytania do uchwały? Jeżeli Państwo radni nie mają pytań do uchwały, proszę o przyjęcie projektu uchwały, który czynam. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została przyjęta jednogłośnie. I punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok. Projekt uchwały nr 39/270/18 z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok. Na podstawie artykułu uchwala się, co następuje. Pierwsze. Zmniejsza się dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 1 o kwotę 32 060 zł. Z tego dochody bieżące 3867 zł, dochody majątkowe 28 193 zł. Paragraf 2. Zwiększa się dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 1 o kwotę 2 028 685 zł. Paragraf 3. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 2 o kwotę 898 tysięcy złotych. Paragraf 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 2 o kwotę 2 894 625 zł. Z tego wydatki bieżące 2 086 960 zł. Wydatki majątkowe 807 665 zł. I paragraf 5. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Czy mamy pytania? Proszę. Pierwszy był kolega. Proszę bardzo. Panie Wójcie, chciałbym się zapytać odnośnie tych kontenerów. W tej kwocie jest liczone doposażenie sal lekcyjnych? Jak to będzie w wyposażeniu? O tym się nie mówi. Jak jeszcze raz? Wyposażeniem tych sal w pomieszczeniach kontenerowych. To jest zakup kontenerów. Ja nie wiem, czy akurat jest ta kwota wystarczająca, czy jest za duża. To jest tylko czysta, zwykła symulacja. Na podstawie pierwszego zapotrzebowania pani dyrektor na tą ilość metrów kwadratowych. To ja tutaj w imieniu pani dyrektor odnośnie wyposażenia. Na pewno braknie na jedną salę. Żebyśmy tam... Proponowałbym pani dyrektor, żeby się określiła. I niech się kontaktuje raczej pani dyrektor. Byli przygotowani. Bardziej ze szczegółami. W miejscowości mogę odpowiadać do pani. Okej. Nie bardzo. Proszę pani. Ja chciałam zgodnie z umową, mieliśmy mieć prawo do komentarza po projekcie. Wcześniej nie było w tych projektach, natomiast tutaj nie wiem, czy na waszych komisjach rozmawialiście państwo o posadowieniu tych kontenerów w Rzędzicach. Czyniliście taką informację, że o ile projekt przewiduje środki i mamy gotowość finansową, jest problem z lokalizacją tych kontenerów. I wójt tu mówią, że szukane są rozwiązania na to, bo mamy jeszcze inne tereny. Natomiast może być to związane z dodatkowymi kosztami, z uzbrojeniem, czyli trzeba w tym momencie zrobić przyłącza, kompleks sanitarny i tak dalej. Co ja uważam, naraża to działanie na to, że we wrześniu możemy nie być gotowi. Tutaj jeszcze w tym temacie rozmawialiśmy, prosiliśmy wójta, żeby zrobił orientację, na ile szkoła w Rzędzice, na ile szkołę w Rzędzicach udało się odciążyć, tworząc filię szkoły w Koszewie, czyli żeby uruchomić tak nauczanie zintegrowane. Nie wiem, czy takie informacje udało się zebrać po sesji. Czy można już coś w tej kwestii powiedzieć? Ja bym panie wójcie prosiła, żeby pan skomentował to, czy udało się coś ustalić w tej kwestii, czy coś nowego się zmieniło, co
ktoś się wniosło do sprawy od komisji. Pani przewodnicząca, od komisji minęło dwa dni, zajęci byliśmy dwoma innymi komisjami i problemami, to znaczy sprawami, którymi się pozostałe komisje zajmowały. Myślę, że to nie był ten czas w ciągu tych dwóch dni tej sprawy. Jeszcze nie przeanalizowaliśmy. To jest na następny okres. Rada Rodziców w Grzędzicach prosiła o taki stały kontakt. Czy oni wiedzą, oni mają tą informację, że pojawiają się tego typu problemy? Bo czy mają tą informację pisemnie, żeby nie doszło do, nie powtórzyły się sytuacje, które miały miejsce? Jest to grupa ludzi zaangażowanych i czy gmina taką informację Radzie Rodziców? Ale o jaką informację pani przewodnicząca mówi? Panie Wójcie, chodzi o właśnie o propozycje, o to, że powstają problemy typu, bo padły obietnice, że 1 września ruszy zabudowa kontenerowa, że dzieci będą miały pewność, że sale lekcyjne się tam postawi, zajęcia będą się mogły odbywać, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że od września tych sal zabraknie w miejscowości Grzędzice, gdzie już jest prowadzona Myślę, że szanowni państwo, trzeba jedną rzecz sobie wyjaśnić, że ja muszę współpracować bardzo ściśle w tym zakresie z panią dyrektor i z radą gminy. Od was zależy, jakie pieniądze na to będą, czy te pomysły nasze z panią dyrektor po analizie zostaną zaakceptowane przez radnych. Myślę, że zbyt duże grono, które by miało o tym decydować, to by było niewskazane. O, tak to powiem delikatnie. Myślę, że chodzi o to, że na spotkaniu w Grzędzicach, które było organizowane w szkole, padło wiele zarzutów pod adresem Rady Gminy, że deklarujemy się, wycofujemy się, zobowiązaliśmy się do tego, że będzie stały przepływ, że będzie informacja. To nie chodzi o to, żeby Rada Rodziców decydowała, bo rzeczywiście my będziemy decydowali, na ile środki i budżet na to pozwoli, na wprowadzenie pewnych rozwiązań. Natomiast tą wiedzę chyba przewodniczący Rady Rodziców powinien mieć. Powinien być w ścisłym tutaj z nami kontakcie, z jakimi problemami się borykamy. Chyba jesteście w kontakcie. Ja nie jestem. No ja też nie. Słuchajcie, nie ma jeszcze żadnych decyzji, żadnych, które można by było przekazać na 100% pani dyrektor i mieszkańcom. No. Dzierżawę tej działki, czy też wykup działki, czy propozycje sąsiadowi tam, który mieszka, zamiany działki w miejscowości w miejscowości Koszewo, żeby tym mieszkańcom i Radzie Rodziców powiedzieć, że my tutaj nad tym zastanawiamy się, pracujemy nad tym, że nie pozostawiliśmy tej szkoły po prostu tak, jak to zarzucano nam, że my się po prostu nią nie interesujemy, tak? Że szukamy tych rozwiązań i dla dzieci, i dla rodziców. Dlatego, szanowni państwo, ja bym chciał jedną rzecz zwrócić na jedną rzecz uwagę. Dopóki nie będzie tych ostatecznych rozwiązań, to każda wersja będzie odbierana przez mieszkańców jako już zobowiązanie od początku do końca. A tego raczej bym chciał uniknąć. Panie Wójcie, czy możemy prosić, aby na kolejną sesję Rady wypracować decyzję, bo już tu parę wniosków, parę propozycji padło, więc chodzi o to, żeby, bo my też chcemy oczekiwać na jakieś takie wypracowanie decyzji ze strony gminy i żeby podjąć decyzję, musimy wiedzieć, tak? Oczywiście, że tak. Więc kolejna sesja jest konkretna informacja. Panie Wójcie, bo to też, no dołączę się do tego, co mówił radny obok. Chodzi też o to, że nie ma tak wcale za dużo czasu, bo za miesiąc już będziemy mieli końcówkę maja. Ja bym też nie liczył na to, że zamówimy kontenery i one tak pstryki momentalnie przyjadą. Tutaj naprawdę trzeba bardzo intensywnie działać w tym temacie. Kolejny miesiąc opóźnienia to... A dlaczego opóźnienia? To może nie opóźnienia, ale... Nie ma opóźnienia. No dobrze, to może wycofuję się z opóźnienia, ale
firmy mają swoje terminy. Firmy mają terminy i potem się okaże nagle, że te kontenery być może staną w listopadzie albo może kiedyś. Nie widzę takiego zagrożenia. No ja mam nadzieję, panie wójcie, że tak będzie, jak pan mówi. Ale ja wolę spuchać na zimę. Dziękuję. Mamy pytanie jeszcze do pana wójta odnośnie. Kto jest z państwa radnych za przyjęciem projektu budżetu, poczytałem, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Projekt budżetu został przyjęty jednogłośnie. Punkt 9. Porządku dziennego podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Starka na 2018-2028. Projekt uchwały nr 39/271/18 dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Starka na lata 2018-2028. Podstawa prawna. Uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 38/264/18 z dnia 29 marca 2018 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Starka na lata 2018-2028 wprowadza się następujące zmiany. Pierwsze. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie ustalane w załączniku nr 1 do dzisiejszej uchwały. 2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 2 do dzisiejszej uchwały. I 3. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do dzisiejszej uchwały. I paragraf 2 uchwała wchodzi w życie dnia podjęcia. Mamy pytania do projektu uchwały? Proszę bardzo. Może nie tyle pytanie, co chciałbym taką opinię swoją do tego punktu, panie wójcie, przekazać. No, powiem szczerze, nie jestem zadowolony z tych oszczędności, które uzyskaliśmy, które pan tutaj nam wykazał na budowie źródła Tychowy. Wie pan dobrze, że ja byłem przeciwny od początku tej inwestycji i uważam, że to nie jest większość tak. Była za. Większość była za, ale nie wszyscy. To trzeba też no, okej, ale ja też mam prawo swoją opinię wypowiedzieć, panie wójcie. Uważam, że ta kwota, którą tutaj nam wykazano, jest zdecydowanie za niska. Spodziewałem się kwoty, powiem szczerze, w granicach 700-800 tysięcy. Jesteśmy blisko, panie radny. No, to nie jest blisko według mnie. Mamy tak wielkie potrzeby, że naprawdę powinniśmy jeszcze 3 razy obejrzeć każdą złotówkę. Ja tak uważam w tym temacie. Dlatego powiem szczerze, będę głosował przeciwko tej uchwale. Ale nie dlatego, że jestem przeciwny zabieraniu pieniędzy Tychowa, tylko dlatego, że jest moim zdaniem za mało. To znaczy, jeżeli mogę, już teraz, panie przewodniczący. Proszę. Takie wyjaśnienie małe, dlatego że ja dostałem, to znaczy wykazano mi, które elementy tej budowy zostały wyeliminowane i w tym wykazie na 456 tysięcy brakło zagospodarowania terenu i ostateczna kwota to jest 650 bodajże 8. Taka jest kwota, z którą żeśmy wycięli z drugiego etapu. 658. Chyba nie, musi być. Musi być. No. Tak się złożyło, że tego nie uwzględniliśmy, a taki faktycznie jest zagospodarowanie terenu wykreślone, to jest 658. No. Gdzieś miałem tą notatkę. W takim razie, panie wójcie, ja się wstrzymam do przyszłego miesiąca. Ja również, ponieważ taką obietnicę otrzymaliśmy przy poprzednim głosowaniu wieloletniej prognozy, że dostaniemy ścisłe informacje, co z tej inwestycji zostało skreślone, a co pozostało. Informacji nie mamy, w związku z tym ja też jestem przeciw. Szanowni Państwo, mam taką informację, tylko po prostu nie rozkserowaliśmy, będzie w przerwie rozdana. Zaraz idę po nią. Mam taką informację. To jest po to, żeby na jej podstawie decyzję, a nie decyzję, czy podejmiemy, a informację dostaję potem. Już idę. Mam słowo wyjaśnienia do opozycji.
budżecie, która się pojawiła 90 000 na remont tej sali, z czego to wynika, to znaczy nasze komisje na pewno oglądają i śledzą tutaj nasze uchwały i śledzą nasze nagrania, które przeglądają. Tam się pojawia informacja 90 000. Chciałabym, żeby to wyjaśnić mieszkańcom, skąd to się tak chyba wydziała. Panie wójcie, prosimy o wyjaśnienie odnośnie tej remontu, czy dostosowania sali do nowych wymogów prawnych. Jeszcze raz proszę. 90 000 w budżecie. Tak, panie. To jest komplet, to co trzeba zrobić, żeby ta sala spełniała wymogi ustawowe. O, tak powiem, i to musi zrobić pierwsza sesja nowo wybranej sali, musi się odbyć w nowych warunkach. Z nagrywaniem online, z transmisją bezpośrednią do internetu. Ja tego nie wymyśliłem, uważam, że ten sposób, który jest, w zupełności nam wystarcza. Także mam swoje zdanie na ten temat. Ale musimy zrobić, no po prostu ja jestem zobowiązany jako wójt to zrobić. Nagłośnienie, przekazywanie danych. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę nam poświęcić rękę. Ale będzie to... Panie Przewodniczący, przegłosujemy go. Teraz byśmy, proszę Państwa, wrócili do wniosku, że mamy gości. Mamy gości, to pana starostkę. A problemy dróg, żeśmy omawiali na poprzedniej sesji, też by było zaproszenie do pana starostki. Nie chciałbym, bym prosił pana starostkę o informację na temat realizacji inwestycji, czyli napraw dróg powiatowych w powiecie targowym. Również na terenie naszej gminy. Panie starostwo. Witam szanownych Państwa, panie przewodniczący, panie wójcie, Wysoka Rado. Dwunastego kwietnia zarząd powiatu podjął uchwałę wynikającą z prawa, z obowiązku ustawy o drogach publicznych, jako zarządca drogi opracować plan rozwoju sieci dróg powiatowych. Taki plan już od 2008 roku był opracowany. Ostatnia jego wersja była zmieniona i uchwalona w 2014 roku. Wszystkie te plany zbudowane były na bazie obowiązującej definicji dróg. Myśmy się posługiwali taką swoją poddefinicją dróg powiatowych, czyli drogi układu podstawowego i uzupełniającego. Ten poprzedni plan klasyfikował te drogi do układu podstawowego według definicji ustawy, plus do niego dopisywaliśmy tam drogi, które naszym zdaniem miały istotne znaczenie dla powiatu. Wynikało to z nieprecyzyjnego zapisu definicji dróg wojewódzkich. Ostatnia ustawa, ostatnia zmiana ustawy o drogach publicznych, która weszła w życie w lutym 2018 roku, sprostowała ten zapis definicji dróg wojewódzkich i jednocześnie w uzasadnieniu wyjaśniła, że to województwo ma prawo uznawać, które drogi są istotne dla województwa, a w związku z tym definicja drogi powiatowe podlegają ścisłej, jednoznacznej definicji. To znaczy, że to są to drogi łączące siedziby gmin między sobą, siedziby gmin z powiatem i kropka. Innego zapisu nie ma. I drodzy Państwo, to było
jednym z elementów tej bazy pracy zarządu powiatu nad planem dróg tym nowym, a drugim elementem no to skutki, które znamy, czyli od 2000 roku, od uchwały Rady Powiatu w grudniu 2000 roku, kiedy to ustalono przebieg dróg powiatowych, no, przez nieuwagę, może nie jest lub niedopatrzenie, ale to nie był jedyny powiat, a prawie wszystkie powiaty w ten sam sposób ustaliły przebieg dróg powiatowych niezgodny z ustawą, na którą się powoływały. I mamy taką konsekwencję, że w zasadzie mamy mieszaninę dróg gminnych i powiatowych o takim samym znaczeniu, o takiej samej klasach, za które musimy odpowiadać. Od 2000, praktycznie od połowy kadencji 2002-2004, od drugiej połowy powiat przystąpił do naprawy tego zdarzenia, czyli doprowadzenia stanu dróg powiatowych do zgodnego z prawem. I jak Państwo zapewne wiecie, trwa od 2003 roku zmiana kategorii dróg dopuszczalna ustawą, czyli na zasadzie woli obu stron, czyli tych, które ustalają kategorie. Szczególnie to dotyczy gmin i powiatu. I na to wszystko nakłada się obraz, który wszystkich boli i ten, który jest podstawowym elementem dyskusji, debat, troski mieszkańców, władz gmin, władz powiatu, to jest stan dróg. Przy tej ilości dróg, jakie istnieje na terenie powiatu, mówię tu o drogach publicznych, nie chcę wspominać już tutaj o drogach niepublicznych, czyli tych drogach jeszcze Skarbu Państwa, tak zwanych wewnętrznych, powiat miał, gdy został ustanowiony w nowych granicach po wydzieleniu powiatu łobeskiego, 609 km. W wyniku zmian prowadzonych, tak jak powiedziałem, od końca 2003 roku, a w zasadzie od 2004, to w tej chwili mamy 582 km dróg powiatowych, plus na terenie gminnych dróg jest 390 km, czyli na obszarze naszego powiatu w sumie mamy przeszło 900 km dróg. I przystępując do kierunków działania na najbliższe lata, na najbliższe, możliwie dalekosiężne. My staramy się robić zgodnie z prognozą finansową, która obejmuje jeszcze rok 2028. W tym horyzoncie planujemy działania z drogami. Drodzy Państwo, żeby zaplanować to, co może nas czekać, musieliśmy podsumować dotychczasowe działania. Patrząc na to, co powiat robił od ustalenia jego nowych granic, czyli od 2002 roku, na te bezpośrednie wydatki na drogi, czyli inwestycje, remonty i bieżące utrzymanie, powiat wydał do końca 2017 roku 118 903 000 zł. Nie jest to mała kwota, jest to jednoroczny budżet, cały budżet powiatu, jednoroczny, czyli w przeciągu 16 lat jeden budżet został wydany. Na remonty wydano przeszło 19 milionów, na utrzymanie bieżące przeszło 36 milionów,
na inwestycje, które w zasadzie realizowano tylko dopiero od 2008 roku, wydano 63 miliony. Jak Państwo widzicie, efekt jest bardzo delikatny, mówiąc niezadowalający. W wyniku tego działania, gdzie no, do granic możliwości można było angażować pieniądze z budżetu powiatu, gdzie w roku 2009 i 2010 wyjątkowo dużo zaangażowano na inwestycje i wydawało się, że pomoc jest ze wszystkich stron finansowa na zadania inwestycyjne szczególnie, bo była i tak zwana schetynówka, czyli program rządowy. Pojawiły się środki unijne. To klucz rozdawania, kryteria przyznawania i wielkość środków pozwoliły nam praktycznie odtworzyć nawierzchnię 8% dróg. Co to znaczy? Nieodtwarzana powierzchnia dekapitalizowała się. Niszczyła się, przestaje się nadawać do użytku. Sytuacja jest taka, że no, jeszcze dodam taką cyfrę, że w tym okresie z tych 609 km dróg doprowadziliśmy do dróg powiatowych w wyniku tam zamian, korekt 582, to w tym okresie 46,5 km dróg zostało odbudowane, czyli przeprowadzone przy takich nakładach finansowych. Gdy popatrzymy w tej chwili na sytuację końca roku 2017 i rok 2018, zauważamy, że w dochodach budżetów pieniędzy nie przybywa, a ceny rynkowe poszły. Czyli stajemy przed jakąś, no, nie tyle inflacją, co skokiem cenowym, czyli znowu rynkiem wykonawcy, gdzie zdolność realizacji naszych zadań jest jeszcze mniejsza. I uwzględniając to, uznaliśmy, że wspólnie musimy zrozumieć, że należy doprowadzać do działań do zgodności z prawem. Czyli musimy patrzeć na to, że jeżeli ktoś podzielił drogi na kategorie, drogi publiczne mają kategorie dróg krajowych, dróg wojewódzkich, dróg powiatowych i dróg gminnych, to powinniśmy do tego zmierzać, patrząc, czy jesteśmy zdolni to wykonać. I nasz kierunek działania zmierzał do tego, że jeżeli wyselekcjonujemy drogi, które już nie będą się nazywały podstawowymi i uzupełniającymi, tak jak w poprzednim uchwale zarządu, tylko ta uchwała o rozwoju kończy się uchwałą, kończy się rozdziałem wskazującym drogi powiatowe. Tych dróg powiatowych odpowiadających definicji i realnym jakby szansom doprowadzenia do zmian kategorii ustaliliśmy na 142,5 km. Czyli z 582, 142,5 km to są drogi, które w zasadzie możemy powiedzieć odpowiadają definicji dróg powiatowych i jest to 10 dróg. Żeby te 10 dróg utrzymać w standardzie ustalonym. Standard nie wymyślony jest ekstra jak dla autostrad, tylko dla normalnego utrzymania. To żeby je doprowadzić do stanu, gdzie można je na bieżąco utrzymywać w przyszłości, to zrobiliśmy prognozę inwestycyjną dla tych dróg. Te drogi nie nadają się do remontu. Generalnie te drogi wszystkie na długości jeszcze nie przebudowanej nadają się w zasadzie do przebudowy. Możemy sobie tylko powiedzieć, że w przypadku jakichś no, zdarzeń dobrych, gdyby się pojawiły pieniądze,
gdzieś na niektórych odcinkach możemy mówić, że bez przebudowy możemy niewielkie odcinki odtworzyć na wierzchni, bo podbudowa jest dobra, szerokość jest właściwa, ale to są znikome części. Generalnie musieliśmy założyć, że nie mamy tych dróg, z tych 10 dróg odcinków do remontu, tylko wszystko do przebudowy. I taki plan wieloletnie zrobiliśmy. Tylko że ten plan, żeby się zmieścić w horyzoncie finansowym powiatu, czyli tak jak chcemy, jesteśmy zobowiązani robić WPF, no to zarząd postawił sobie bardzo wysokie zadanie. Nie wiem, to jest założenie, to jest kierunek działania. Proszę Państwa, średnie nakłady na te drogi inwestycyjne, czyli na przebudowę, mieszczą się od 16 milionów przewidzianych na ten rok do 40 milionów w niektórych latach, a nawet przekraczają w roku 2026, trzeba by przekroczyć 40 milionów rocznie. Czy powiat będzie stać na to? Na pewno nie z własnych pieniędzy. Na pewno nie w ramach dotychczasowego systemu dofinansowania. Ale widząc, że władze państwowe dostrzegają ten problem, bo to nie jest problem tylko naszego powiatu, naszych gmin w powiatach, ale problem większości powiatów w Polsce, a szczególnie ściany zachodniej i zachodnio-centralnej, bo zupełnie inaczej jest na południu. Tam nie wiem, jakie jest strugi pieniędzy szły, ale stan dróg jest o wiele lepszy niż u nas na terenie północnym, północno-zachodnim. To Państwo, myślę, dostrzeże ten problem i stworzy mechanizmy pomocy finansowej znacznie przekraczającej 5 miliardów złotych rocznie. Bo 5 miliardów złotych rocznie to jest naprawdę prawie to samo, co jest dotychczas pomoc dotychczasowa. Jest to niewystarczająca. Co jeszcze w prognozie założyliśmy, drodzy Państwo? No przede wszystkim, żeby te drogi w ramach odbudowywania utrzymać na bieżąco, zgodnie ze standardem, to niestety, ale analiza i kontakty z tymi powiatami, które mają, tak jak wspomniałem, na południu dobre stany dróg, to na to bieżące utrzymanie poziom wydatków do zabezpieczenia jest niezbędny nie mniejszy niż 20 tysięcy złotych na kilometr. Tak było do ubiegłego roku na południu Polski. My natomiast nas było stać średnio na 5 tysięcy złotych na kilometr drogi. Czyli jaki poziom posiadanych pieniędzy na utrzymanie dróg zdegradowanych, zdegenerowanych całkowicie. I żeby wyjść z tego, to ustaliliśmy, że powinniśmy już od przyszłego budżetu przymierza się do planowania na kilometr drogi powiatowej 28 tysięcy złotych na kilometr. To docelowo, gdyby się nie zmieniały ceny, gdy odtworzymy drogi, to 4 miliony złotych powinno być na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Na te 142 kilometry, gdzie my w zeszłym roku na 500, na prawie 600 kilometrów, bo to było 590 parę kilometrów dróg, mieliśmy na utrzymanie niespełna 3 miliony złotych. W tym roku mamy ciutkę mniej. Po ostatniej zmianie budżetu, bo było tragicznie, ostatnia zmiana budżetu pozwoliła nam na to, że w zabiegach utrzymaniowych możemy rozdysponować dodatkowe 900 tysięcy złotych. Jest to sytuacja zła, ale nakreślająca perspektywę tych zadań, za które ustawowo powiat jest odpowiedzialny i musi za to odpowiadać. Niemniej pozostaje ten pakiet dróg,
przyszło 400 km, który jeszcze nazywamy uzupełniającym, a który powinien zmienić kategorię. I drodzy Państwo, nie chciałbym, żebyście odczytali, że to jest przerzucanie małpki z ramienia powiatu na gminy. Bo tak to może każdy popatrzeć, że my odnosimy się w opracowaniach, że to są drogi klasy L przeważnie, a niektóre nawet klasy D, czyli dojazdowe, czyli te, które w definicji odpowiadają drogom gminy. My zdajemy sobie sprawę, że no, gminy mają te same problemy, co my z drogami. I wprost przeniesienie tych dróg to tylko zmienia adresata przeznaczonego do pomocy finansowej. Czy potrafimy to robić wspólnie? Z pewnością tak, tylko że nasze możliwości są też niewystarczające. Robiliśmy z wszystkimi gminami te zabiegi, że wspólnie, wzajemnie się wspomagaliśmy. Gminy nas wspomagały w realizacji naszych zadań. Były przypadki, że i my gminy wspieraliśmy. Wszystko to było w pakiecie takim zmierzającym do zmiany kategorii dróg, że te drogi, które uważaliśmy, że powinny być powiatowe, bo odpowiadają definicji, to myśmy przejmowali, w przeciwnym wypadku zmieniano za obopólną zgodą rad kategorię z drogi powiatowej na gminną, czego takim klasycznym przykładem jest to, że gdy była dziesiątka, stała się drogą gminną, myśmy uznali, że jest to droga autentycznie łącząca siedzibę gmin, siedziby gminy Stargard z siedzibą gminy Kobylanka i ta droga powinna być powiatowo, stąd przejęliśmy, a drogę Lipnik-Lubowo przejęła gmina. W mieście, jak Państwo wiecie, w pierwszym rzucie z miastem praktycznie powiat rozpoczął zmianę kategorii dróg, bo to były pierwsze zmiany, kiedy Starówka przeszła z drogi na Starówce z dróg powiatowych przeszły na drogi gminne. W zasadzie w całości do roku 2006, po roku 2006, czyli już tak około roku 2010, ostatnie ulice Kazimierza Wielkiego i Chrobrego stały się drogami gminnymi, a w zeszłym roku 29 ulic z tamtej strony torów też zmieniło kategorię z powiatowych na gminne. Ale to jest jeden ze sposobów i sytuacji takiej, że miasto w zasadzie przygotowywało się do przejęcia wszystkich dróg na swoim terenie od 1992 roku. Było otwarte na przejmowanie tych dróg. W roku wprawdzie 1996 podjęto uchwałę o przejęciu dróg od wojewody pozostałych. Ta uchwała Rady nie została wykonana, ale już od po 2006 roku intensywnie miasto wróciło do tego. To gdzieś w mentalności miasta pozostało, że drogi lokalne powinny być stanowić drogi gminne. W tej sytuacji, gdy mówimy o naszych propozycjach na drogi te lokalne, w tej ilości 400, przeszło 400 kilometrów, to mamy kilka takich ścieżek dojścia, żeby się wzajemnie przygotowywać. Nie ma takiej możliwości, żeby jednostronnie przerzucić, jak to się mówi, tą małpkę z jednego ramienia na drugie między samorządami. To myślę jest dobre takie zabezpieczenie, że obie strony, oba organy stanowiące muszą wyrazić zgodę na zmianę kategorii drogi, bo do tego się muszą przygotować. I
tym istnieje kilka takich zamierzeń. Jedno zamierzenie to jest takie, które najczęściej proponowaliśmy, że gmina wspierała powiat, powiat był inwestorem przebudowy drogi i później następowały zmiana jej kategorii lub przy okazji jeszcze i innych. Ten system jest o tyle teraz trudny, gdyż wraz z tymi zmianami i doprecyzowaniem definicji dróg ustalono również kryteria dla poszczególnych kategorii dróg. I na dzień dzisiejszy powiat nie może inwestować, nie może przebudowywać drogi na inną niż odpowiadającą klasom wyznaczonym dla dróg powiatowych. Czyli droga musi być o najniższej klasie Z, może być jeszcze drogą główną. Co to znaczy? Że to jest wymagane i szerokość jezdni, i szerokość pasa drogowego, i odpowiednia nośność drogi, czyli jej podbudowa, a takich dróg w zasadzie w tym układzie uzupełniającym praktycznie nie ma. Czyli te drogi możemy przebudowywać, jeżeli chcemy je przebudowywać, to tylko w klasie odpowiadającej kategoriom dróg gminnych. I wtedy można się starać o pieniądze pomocowe. Pozwólcie Państwo uwagę, że pieniądze pomocowe w zasadzie nie są przeznaczone na utrzymanie i remonty dróg, tylko na przebudowy i rozbudowy. A więc tam, gdzie jest wymagana dokumentacja, a nikt nie zatwierdzi dokumentacji dla takiej, która nie odpowiada danej kategorii drogi, czyli klasy wymaganej. I to powoduje, że takim sposobem jakby dobrowolnej zmiany kategorii, to jest zmiana czy deklaracja zmiany kategorii drogi, która daje podstawę do już projektowania jej w klasie niższej niż klasa Z, a powiat wtedy jest tym, który wspiera gminę, która będzie inwestorem drogi, którą zamierza przejąć lub pakietu dróg. Oczywiście i dobrowolne mogą być zamiany, czyli bez wsparć inwestycyjnych. Przewidujemy też, bo te elementy zostały już przećwiczone. Mamy je opanowane i w zasadzie tylko je rozwijać. Mamy też wstępnie przećwiczony na przykładzie po jednej drodze taką zasadę, że gmina przejmuje drogę w zarząd od nas uchwałą rady i dostaje pieniądze średnie, takie jakie my mamy do zarządzania tą drogą. Też to było ćwiczone. Na pewno teraz przewidujemy jeszcze, powstał mechanizm kaskadowy, czyli gdy jest budowana droga, obwodnica drogi wyższej kategorii, to istnieje mechanizm kaskadowy i wtedy można ten spadek, który został po zrobieniu budowie obwodnicy, rozdysponować metodą kaskadową zgodnie z kryteriami definicji na poszczególnych już zarządców. I to może nas czekać w przyszłości, w dalekiej przyszłości, gdyby budowana była obwodnica północna miasta Stargard, a tutaj jeżeli chodzi o teren gminy Stargard, no to jeszcze dalsza przebudowa dziesiątki w kierunku Słuchania, tam będą wodnice i metodą kaskadową ta była dziesiątka będzie mogła być rozdysponowana. Istnieje jeszcze jeden mechanizm, to jest, drodzy Państwo, taki bardzo trudny i wydawałoby się najbardziej drastyczny. Gdy istnieje już autentyczne zagrożenie bezpieczeństwa na stanie drogi ze względu na jej charakter, że jest drogą publiczną, to prawo dopuszcza jednostronne zmianę kategorii drogi, ale tylko poprzez jej wyłączenie z użytkowania. Z użytkowania jako drogi publicznej.
i wtedy taka droga staje się drogą wewnętrzną i obowiązek jej utrzymania, zarządzania tą drogą przechodzi na właściciela. Przygotowaliśmy tutaj w swojej prognozie taki pakiet dróg, to jest kilkadziesiąt dróg z naszego powiatu, które się kwalifikują właściwie do wyłączenia. Do wyłączenia i stania się drogami wewnętrznymi. Co się z tym może stać? A więc nim do tego dojdzie, bo to też jest proces długotrwały, to też wymaga zebrania opinii, poinformowania o skutkach dla wszystkich, w tym również dla powiatu. Gdy po zasięgnięciu opinii, po pierwsze, propozycja komunalizacji jej, czyli zmiany kategorii na gminną. Gdy nie ma takiej woli, to opinia, zbieranie opinii o wyłączeniu tej drogi z użytkowania. Zbieramy tę opinię, uchwałą Rady wyłącza się i ta droga, w zależności od tego, czy została już spowiatyzowana, czy jeszcze nie, staje się własnością powiatu i powiat już nie zarząd dróg, a powiat musi nią zarządzać jako swoim majątkiem lub starosta jako majątkiem Skarbu Państwa. I ponieważ tych dróg jest więcej Skarbu Państwa, to jest to, nie kryje, ścieżka zaangażowania państwa w pomoc w te drogi. Jeżeli nie uda się dla tych dróg zmienić kategorii za wolą wynikającą z możliwości gmin, to powiat przewiduje wyłączanie ich z użytkowania, pozostawianie ich jako drogi wewnętrzne i utrzymywanie ich za pomocą dotacji wojewody na utrzymanie dróg. Wojewoda dotychczas niewielkie pieniądze daje na drogi stanowiące własność Skarbu Państwa, którymi muszą starostowie zarządzać. Tylko że dotychczas jest to niewielkie zadanie wojewody. O tym, co tutaj przewidujemy, zapoznaliśmy wstępnie wojewodę i ten program, tak jak do gmin, tak przesłaliśmy i do Wydziału Rolnictwa i Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego, żeby wiedzieli, że taki plan mamy i o takie środki będziemy występować. Bo to się wiąże i z podatkiem od gruntów pod tymi drogami, bo one, gdy nie są publiczne, to podlegają podatkowi i oczywiście temu zakresowi utrzymania dla dróg wewnętrznych. Co jeszcze? No, ponieważ podkreślam, że jest to trudny proces, aczkolwiek przećwiczony na kilku przykładach już przez powiat stargarski, chcemy uruchomić szerzej. Niemniej chcę powiedzieć o wszystkich obopólnych skutkach z różnych stron. Raz, że warunki korzystania z takich dróg będą ograniczone. Dwa, że co jest istotne prawnie, że te drogi, zmiana tej kategorii drogi spowoduje, że nieruchomości przy niej leżące tracą dostęp do drogi publicznej, bezpośredniej. A więc trzeba będzie już te drogi wewnętrzne obciążać służebnością na rzecz przyległych nieruchomości. Są to skutki finansowe dla powiatu lub dla Skarbu Państwa, ale być może zrobienie takiego ruchu przyspieszy to, o czym mówiłem na początku, że rządzący dostrzegą, że infrastruktura drogowa wymaga większych nakładów niż tylko propagandowych takich programów jak schetynówka czy pomoc dla rozwoju infrastruktury. To są środki niewystarczające. Nie zamierzamy tutaj jako powiat oceniać polityki województwa w zakresie przeznaczenia środków unijnych na tą infrastrukturę. Tak, uważamy, że było za mało, że na inne programy szły pieniądze. Najprawdopodobniej ta lepsza infrastruktura na południu, która 20 lat temu była o wiele gorsza niż u nas,
teraz tam jest doskonała, a u nas, jak Państwo widzicie, to co przedstawiliśmy tutaj w tym swoim programie, nie zaniedbywaliśmy w Boszek Popiele. Ten udział na infrastrukturę pieniędzy był dość duży. Więcej trudno było w powiecie przeznaczyć. Natomiast możliwości pozyskania były niewielkie. Na tym tle mogę jeszcze tylko dopowiedzieć, że no z tych 10 dróg w planie dalekosiężnym no jest 3 drogi leżące na terenie gminy Stary. Jest to droga 1704Z, czyli ta, która teraz stanowi największy kłopot dla mieszkańców Lipnika, ale myślę, że w końcu doczekała się po wielu latach starań o tą inwestycję, bo przecież od 2013 roku staraliśmy się o środki na tą drogę i dostaliśmy niewiele, ale te 3 miliony jest to największa inwestycja w tej chwili w powiecie. Udało się rozstrzygnąć przetarg. Myślę, w tych warunkach roku 2017-2018 na ten zakres robót rozstrzygnięcie przetargu, pomimo że przekroczył nasze oczekiwania finansowe i musieliśmy zmieniać budżet i dokładać pieniądze inwestycyjne, znowu własne na tą inwestycję, to jednak uda nam się zrealizować i to zadanie jest rozpisane do końca. W tym roku już powstanie również koncepcja projektowa dalszej budowy tej drogi w kierunku miasta, czyli od Lipnika do Stargardu i w Stargardzie aż do Placu Zgody, czyli tego zjazdu w kierunku byłego ZNTK. Jest to dobra koncepcja i myślę, że będzie to jedna z takich najlepszych dróg leżących na terenie gminy Stargard, gminy Kobylanka i miasta Stargard. I chyba to jest jedyna droga klasy G w naszym powiecie, czyli jako główna, resztę nasze to są Zetki. Jest też droga, drodzy Państwo, 1716, czyli ta od Stargardu, od głównej, gdy się zaczyna w Kluczewie do Dolic. Też plan jej realizacji jest tutaj rozpisany. I oczywiście droga taka kontrowersyjna, która w gruncie rzeczy powinna być wojewódzką, ale wojewoda twierdzi, że do Goleniowa sobie ze Stargardu inaczej jeździ. To jest droga w zasadzie nasza dosowa 1709Z i realizowana najdłużej, myślę, że długi to jest projekt realizacji, ale jest to trudny projekt, długa droga i na przyszły rok, jeżeli uda się chociażby w części zrealizować te nasze zamierzenia, a mam nadzieję, że w całości będą realizowane, to w przyszłym roku przewidujemy w końcu przejście przez miejscowość Sowno, bo jest to najtrudniejszy odcinek. Jak się uda zrobić przejście przez miejscowość Sowno na tej drodze, to pozostałe odcinki, w tym również dokończenie wyjście z Żarowa w kierunku Smogolec, będzie też możliwe do zrobienia i dokończenia tam całej infrastruktury. I to są drogi na terenie gminy. Natomiast jeżeli chodzi o utrzymanie, to tak jak powiedziałem, żeby móc zrealizować ten program zmiany kategorii dróg w cyklu dotychczasowym, czyli takim mało efektywnym, a sprostać wymogom bezpieczeństwa, takiego minimum bezpieczeństwa, to na utrzymanie dróg powinniśmy mieć no nie 5, a 45 tysięcy złotych na kilometr, bo w sumie powinniśmy mieć 7,5 miliona na te drogi uzupełniające i 4 miliony na podstawowe. Ponieważ tych pieniędzy nie widzimy możliwości skąd wziąć, stąd ten pomysł, żeby
jakby przymusić wojewodę do uczestniczenia w tym naszym procesie i przynajmniej przez wyłączanie części dróg uzupełniających z użytkowania zaangażować możliwie wcześniej państwo do udziału w odbudowie tych dróg. Bo z pewnością reakcją wojewody będzie z jednej strony obowiązek przeznaczenia pieniędzy na okres przejściowy, ale z drugiej strony, jak państwo wiecie, że wojewoda ma też program wyzbywania się dróg. Dróg wewnętrznych na rzecz gmin. Ale gdy się to wyzbywając się, angażuje też w to jakieś środki. I oczywiście za to jest odpowiedzialny starosta zarządzający nieruchomościami Skarbu Państwa. Może tak, z tego wszystkiego przechodząc na rok bieżący, bo to państwo też interesuje, no to tak jak powiedziałem, inwestycje, udało się nam znowu, bynajmniej w planach, wrócić do dobrego poziomu wydatków inwestycyjnych, bo na terenie gminy w tym roku realizujemy tą drogę w Lipniku i to jest duże zadanie inwestycyjne, największe zadanie inwestycyjne. Poziom wydatków inwestycyjnych mamy 17 milionów złotych. Jak wspomniałem, w tych dobrych latach 2009-2010, natomiast znaczenie no, jest pomniejszone o inflację, o ceny ropy. To jest jakby jeden taki mankament, taka słaba strona tego naszego planu inwestycyjnego na ten rok. Druga to jest taka, że ta kwota zawiera w sobie duże ryzyko. No, staliśmy się przedmiotem rozgrywki takiej, że z programu rozwoju infrastruktury drogowej gmin i powiatu, który był rozdysponowany w ubiegłym roku, wypadliśmy ze względu na pomniejszenie kwoty na ten program. Ten program przewidywał dość znaczną kwotę pieniędzy i my złożyliśmy tam dwa projekty zgodnie z limitem. Nasze projekty pomimo w międzyczasie zmiany kryteriów i tak się załapały na pozycji dofinansowania. Niemniej po okresie odwołania, kiedyś nie można było się odwołania, zmniejszono kwotę i nie przesuwając naszego miejsca, poprzeczka poszła w górę ze względu na kwotę i my wypadliśmy. Nie dostaliśmy tego dofinansowania. W tym roku ogłoszono nowy nabór, bo dołożono do tamtych zabranych 300 milionów złotych, dołożono 200 i jest 500 milionów złotych przeznaczono na dodatkowe rozdanie w tym roku. Myśmy prawie że z tymi samymi projektami, przy ich modyfikacji i dostosowaniu do realnych możliwości wykonawczych, wystąpili o wsparcie. Czy dostaniemy? Nie wiem. W każdym bądź razie ta kwota przeznaczona na tą pomoc 500 milionów złotych, czyli 10% tej rocznej, na dzień dzisiejszy wygląda tak, że z tej kwoty 27 milionów przeznaczono na województwo zachodniopomorskie dla gmin i powiatów. Wniosków złożonych na dzień dzisiejszy jest na pomoc 150 milionów. Więc pomimo naszego takiej pewności, że wszelkie kryteria spełniliśmy, że kryteria nie tylko, że kwalifikują nasz wniosek, ale jeszcze nas kwalifikują w tej wyższej puli dotacji, to ze względu na nieczytelność kryteriów, że te kryteria są bardzo uznaniowe, nie tak jak dotychczas były, że można było sobie od razu punkty wyliczyć, to nie możemy zagwarantować, że te przedsięwzięcia inwestycyjne będziemy realizować. Stąd przygotowaliśmy się roboczo do
robienia takich inwestycji, na jakie wystarczą nasze własne pieniądze. Nie dotyczy to oczywiście inwestycji na terenie, na szczęście, gminy Stargard. I to jest, jeżeli chodzi o inwestycje. Jeżeli chodzi o bieżące utrzymanie. Proszę Państwa, w szczegóły nie chciałbym wchodzić, bo to już jest zadanie zarządzającego drogami i dlatego jest tutaj pan dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, który rozdysponował dotychczasowy budżet na plan roczny. Mieliśmy mizerną kwotę. Naprawdę kwota była mizerna w budżecie, że w zasadzie jedynie co mógł zaplanować, to na część znaków ostrzegających o ubytkach i niebezpiecznych. W sytuacji takiej, a nie innej powiatu, gdzie mieliśmy kwotę środków wolnych, gdy rozliczono powiat, budżet ubiegłego roku, z tej kwoty wolnych środków przeznaczono 900 tysięcy złotych na bieżące utrzymanie. I ta kwota dopiero teraz pozwoli dyrektorowi jakby realnie rozplanować wydatki na ten rok, ale tak jak powiedziałem, szału nie ma, bo to jest kwota, która spowodowała, że zbliżyliśmy się do poziomu kwoty wydatkowanej w ubiegłym roku na bieżące utrzymanie. W zeszłym roku jeszcze zrobiliśmy z tej kwoty troszkę remontów, ale w tym roku stan dróg jest taki, że podejrzewam, że raczej tylko będzie bieżące takie utrzymywanie, zwłaszcza, że jak Państwo wiecie, że to nie tylko powierzchnie dróg z tych pieniędzy są finansowane, ale i oznakowanie, wymiana znaków drogowych, a szczególnie utrzymanie pobocza, które jest no, w najgorszym też stanie. Kończąc to jeszcze, to chciałbym, żebyście Państwo możliwie dotarli. My będziemy się starali rozpropagować ten nasz materiał. Plan, on się tak nazywa, rozwoju sieci dróg, który z radnych w powiecie powiedział, że to jest plan zwijania dróg. Nie, jest to rozwoju, bo jeżeli chodzi o drogi powiatowe, tak jak Państwu wyjaśniłem, drogi powiatowe są jednoznacznie zdefiniowane i definicja zakończona kropką. To drogi wojewódzkie mogą być jeszcze jakieś znaczące. My musieliśmy te, które uznawaliśmy za znaczące dla powiatu, wykreślić u siebie z tego układu podstawowego, bo byłoby to sprzeczne z prawem. Czyli jest to naprawdę rozwój docelowych dróg powiatowych, ale żebyśmy mogli współpracować, a współpraca to nie będzie tylko na szczeblu organu wykonawczych, wójta czy zarządu, tylko na szczeblu rad, czyli każdy, kto, komu na sercu jest sprawa powiatu, sprawa gminy, to dobrze, gdyby przejrzał, a my jesteśmy otwarci do dyskusji i wyjaśnień w tej sprawie, zbierania uwag, bo tak jak mówię, istotna rzecz to jest ten plan rozwoju do 2028 roku z pewnością będzie korygowany finansowo, a nie tylko ze względu na finanse, ale ze względu na dyskusję społeczną i to, co się na tych drogach będzie działo. To tyle, panie przewodniczący. Proszę, panie. Można panu, chciałem tylko zapytać, jakie są perspektywy na przyszłe lata odnośnie dwóch dróg, drogi 1726 i drogi 1730. To są drogi między Krzyżówką Kiczarową, Ulikową, Pęziną i Pęzino, Trzebiatów, Trąbie. Te drogi generalnie służą bardzo często jako obwodnica podczas wypadków na Dziesiątce, jest ich bardzo dużo, między Krąbierem a Stargardem i wtedy cały rok jest skierowany przez te wszystkie miejscowości. Jest narożniki dróg są pozerywane, dziurawe, proszę się przejechać, zobaczyć. Jest naprawdę katastrofa na wjeździe i przez całą miejscowość. Trzebiatów, Pęzino również,
od Ulikowa do Kiszarowa droga również jest rozjeżdżona. Takie łatanie grafikiem i tak dalej, bo nie wiem na ile to pomaga, ale zresztą to też jest nieudolnie zrobione według mnie. I pytanie, co z tym? Następne jeszcze jedno pytanie, nie mamy pieniędzy w powiacie i tak dalej. Ja z tego co wiem, powiat dołożył spore pieniądze do miasta na remont aleni żołnierzy. Pytanie, dlaczego, skoro drogi wiejskie są w tak opłakanym stanie? To są te dwa pytania. Jeżeli chodzi o drugie pytanie, ono jest prostsze, to nie tylko 1 200 000 wyłożył na te drogi, ale prawie 50% wyłożył na remont ulicy w rejonie od torów kolejowych do osiedla Chopina. Jak Państwo wiecie, tam i Ceglana była remontowana, i Wielkopolska, inne. Z tego względu, że miasto cały ten pakiet dróg przejęło na własność, a jeżeli chodzi o Aleję Żołnierza, przejęło jeszcze wcześniej, żeby móc ją realizować, nie według projektu powiatu i dokładać powiatowi, tylko żeby samemu zaprojektować, ponieść koszty projektu. I to było na zasadzie tego od dawna stosowanego pakietu zmiany kategorii dróg, czyli umowy między samorządami wzajemnego finansowania. Czy w dalszym ciągu nie będzie potrzeby jeszcze z miastem rozwijania takiej współpracy? Na razie mamy deklarację, że miasto w tym roku zamierza kolejny pakiet dróg przejąć, nie żądając jakby już zaangażowania finansowego powiatu. No, jeżeli chodzi o tą pomoc, która tam była potrzebna do projektu, staranie się o środki pomocowe, gdzie partnerstwo było potrzebne, to zwróćcie Państwo uwagę, że powiat wyłożył 1 200 000, ale miasto 1 400 000 przyznało na ostatniej sesji na inwestycje do szpitala miejskiego i zapowiedziało, że dołoży do 2,5 miliona w tym roku. Czyli nie chciałbym mówić, że to jest coś chwalebne, takie wzajemne sobie pomaganie finansowe, ale pomimo, że jestem przeciwnikiem wzajemnych takich sobie pomocy, udawaniem, bo każdy za swoje zadania odpowiada, to niemniej ten mechanizm był potrzebny przy uzyskaniu pomocy miasta na realizację tego zadania inwestycyjnego. Jak Państwo wiecie, szczególnie w programach unijnych i w dawnych programach rządowych, podstawowym i wysoko punktowanym jakby znaczeniem przedsięwzięcia była współpraca, czyli między samorządami. Za to się otrzymywało dość dużą ilość punktów. W tej chwili w tych nowych programach unijnych już to zostało wykluczone. I to jest jakby taka drażniąca wszystkich duża kwota, która no, powiększa nasze wydatki inwestycyjne, nie na drogę powiatową, już tylko gminną. Ale to ponad te 17 milionów, te 1 200 000. Natomiast jeżeli chodzi o te drogi, proszę Państwa, to jest ogólnie, już o nich powiedziałem. Te drogi nie mamy na nie pieniędzy, żeby je przebudować. Będą utrzymywane tylko na bieżąco w jaki sposób, no to z tych, co mamy, 2,8 miliona złotych na utrzymanie wszystkich dróg w tym roku, w ramach tych środków będą te drogi utrzymywane. Natomiast uwzględniamy to, co Państwo podnosicie w zakresie tych dróg. To, że one stanowią często objazd dla zdarzeń losowych na drogach głównych. Tak uwzględniam to i między innymi dlatego jest i przedstawiciel policji. Zarządzanie ruchem jest w tym roku przeniesione do zarządu dróg powiatowych, czyli blisko tych, którzy uczestniczą. Niestety będziemy musieli uwzględniać kategorię dróg do objazdów. Tak, zdajemy sobie sprawę, że nie można tak pochopnie skracać odcinka wyłączonego i puszczać objazdy dość ruchliwych dróg przez miejscowości, gdzie te drogi będą rozjeżdżane. Po to
mamy mapę dróg powiatowych, że jeżeli na drodze krajowej coś się stanie, to w pierwszej kolejności objazd powinien być rozpatrywany drogami wojewódzkimi, gdy nie może być wojewódzkimi, to powiatowymi. I stąd ja myślę, że utrzymanie układu dróg powiatowych, takie jak teraz zaplanowaliśmy, to drodzy Państwo, fakt wydłuży objazd w przypadku jakiejś tam awarii, ale będzie konieczny dłuższy objazd drogami lepszej kategorii, żeby nie niszczyć i nie zakłócać spokoju na drogach lokalnych. To bierzemy jako postulat do rozpatrywania przy organizacji zdarzeń losowych na drogach. I zauważa Pan problem na terenie naszej gminy. Natomiast rzeczywistość troszeczkę inna, jest mniej zauważalnych tych inwestycji konkretnie na poszczególnych kierunkach z obszaru naszej gminy. To jest jedno. I na remonty Pan powiedział, na raz się pieniędzy nie znajdzie. Że na remonty bieżące myślę o załataniu dziur, które są w asfalcie. Uważam, że to jest niezbędne minimum. I jeśli chodzi o drogę uzupełniającą, informowałem ostatnio Zarząd Dróg Powiatowych i prosiłem o załatanie od trasy na Goleniu przez Poczerni, bo to też jest powiatowe. Nie ma takiej możliwości, bo nie ma pieniędzy. A są dziury. Ja uważam, że to jest minimum niezbędne, które ma wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Usunięcie jakichś suchych drzew w pasie drogowym drogi powiatowej, które zagrażają, to też uważam, że to jest też niezbędne minimum. Tam jest trochę specyficzny, trochę układ od rzeki Inny i posypywanie w warunkach zimowych też pozostawia dużo do życzenia ze względu na to, że to jest droga uzupełniająca, czyli na zgłoszenie prośba o posypywanie. Jest ruch autobusowy, są dzieci wożone, mieszkańcy się poruszają. Jak ktoś uważa, że nie trzeba tego odcinka chociażby z góry posypywać, to niech wsiądzie w ciężarówkę, duży skład i spróbuje podjechać. Jak mu się będzie skład cofał i łamał do tyłu. To tyle uwag, bo jeszcze więcej by się znalazło, ale jak Pan mówił, że występowaliście Państwo z jakimiś tam założeniami, no to podniesiono poprzeczkę. Nie wiem, odnoszę wrażenie z tej wypowiedzi, że całe zachodniopomorskie jest źle po prostu traktowane. Przez to, że są mniejsze środki przeznaczane. Bo jeżdżąc po Polsce, chcę zauważyć, to idzie naprawdę. Jadąc na południe, tak jak Pan powiedział, czy południowy wschód, a tu jest mizerna. Ale uważam, że podstawowe załatanie takich dziur, co stwarzają zagrożenie, uważam, że na to środki powinny być. Nie podejmuję dyskusji, tylko potwierdzę, że teraz mieliśmy na tej sesji w środę wprowadzamy do budżetu Zarządu Dróg Powiatowych 900 tysięcy złotych, to bieżące utrzymanie to jest to, o czym Pan mówi. Ja mówiąc o remontach, to mam na myśli wprost odtworzenie drogi do stanu takiego, jak powinien być docelowy, czyli drogi. Natomiast wypełnienie ubytków, czyli usuwanie ubytków, to jest pobocze, czyli drzewa, koszenie, znaki drogowe, to są wszystko, cały pakiet czynności związanych z tym bieżącym utrzymaniem. W tym zakresie też się nie udział i mieszkańcy biorą, bo tych pieniędzy mało, tak? Wracając do tego, ta substancja drogowa, czyli sam pas drogowy, jest gro niszczony przez to chociażby, że mamy zmienne temperatury i minusowe. Woda zalega na asfalcie, bo ma ograniczenie w postaci na poboczach nasypów i praktycznie robi się niejednokrotnie rzeką. Gdzie ta woda jest utrzymywana, a nie powinna, ona powinna spłynąć. Pomimo to, że są rowy, nie ma jak spłynąć, bo łopatą tego się nie zetnie. No to trzeba czymś ściąć ciężkim sprzętem.
A przez to, że nie jest, te nasypy nie są usunięte, no to ta substancja z roku na rok szybciej się pogarsza, prawda? Wiadomo, że to środki. Panie starosto, tak z niepokojem słuchałem pana, ponieważ to, co tak odebrałem, to te działania są no, niepokojące. Dlaczego? Dlatego, że no niestety, ale sukcesy, które pan tutaj przedstawia, to chyba dotyczą gminy Stargard, ale miasta. Gmina Stargard Wiejska to większość dróg uzupełniających. No i tu jest ten problem. Ja od 3 lat koresponduję z powiatem na temat właśnie tych wcześniej dróg wymienionych 1730, 1726, to jest Kiczarowo, Trzybiad. No przyznam szczerze, że odpowiedzi, które są przekazywane w piśmie, no, niepokoją po prostu, bo to takie rozkładanie rąk, nie, bo nie, na zasadzie taki. Panie starosto, te drogi były w dosyć dobrym stanie. Do czasu, kiedy zdarzyło się kilka objazdów w związku z wypadkiem. Trwało to, jeden najdłużej był 4 dni. Po tym zdarzeniu, to parę lat temu, bo te drogi zostały zniszczone. Prosiłem, wnioskowałem, niestety nie sam ja, ponieważ i mieszkańcy motywowali mnie do tego, aby chociaż częściowo te drogi przywrócić w miarę możliwości jezdnie do stanu takiego normalnego. Normalny stan w sensie miejscowość Trzebiatów, Pęzino, a także Ulikowo przy przejazdach kolejowych. Tam jest niebezpiecznie mijać się dużymi samochodami, ponieważ jest tak duże rozbujanie pojazdów, że prędzej czy później dojdzie do takiej sytuacji. Te drogi są poniżej pobocza, są zalewane. Fakt, teraz już są zaoklejone dziury, ale do niedawna był strach tam przejechać samochodem osobowym, ponieważ nie wiadomo, co w tej kałuży było, czy dziura, czy po prostu tylko zagłębienie. I teraz, słuchając pana wypowiedzi, martwię się, że po prostu dalej będzie po prostu, znaczy dalej mieszkańcy tych miejscowości, przez które te drogi powiatowe uzupełniające przechodzą, będą pozostawieni sami sobie. Czy jest jakaś szansa, żeby po prostu te remonty rozszerzyć nie tyle co klejenia tych dróg, co po prostu miejscami, a to są odcinki rzędu 200, 300 albo 500 metrów, przywrócić je do stanu takiego w miarę możliwie użytkowanego. Dlaczego o to pytam? Ponieważ 3 lata korespondencja, wcześniej pan tutaj dyrektor zarządu na moją prośbę pytałem się, kiedy te drogi uzupełniające były w jakiś stopniu remontowane, oprócz klejenia dziur, nie potrafię odpowiedzieć. Ten zarząd dróg jakby tylko i wyłącznie skupia się na klejeniu dziur od bardzo długich lat. Teraz naprawdę to, co widzą mieszkańcy, co się dzieje w mieście, cieszę się, że miasto ma taki piękny budżet, że może po prostu dysponować i w większości, tak, w większej części dofinansowywać remonty tych dróg. Ale gmina miejska takich możliwości nie ma. Wiejska, przepraszam. Bardzo bym prosił o ustosunkowanie się. Żeby się ustosunkować do tego, to drodzy Państwo, nie mogę tylko powtórzyć to, co mówiłem, może faktycznie długie wystąpienie spowodowało, że nie wszystko zostało jakby wystarczająco podkreślone. Ja nie zaprzeczam i to powiedziałem, że nasza analiza potwierdza za to, co Pan powiedział, że na tych drogach w zasadzie tych, które tak nazwaliśmy uzupełniające, które nie będą powiatowymi, to nie było pieniędzy na remonty poza takimi kilkoma działaniami, to jest kilka przykładów, gdzie wspólnie z gminami realizowano, wymieniano, przebudowywano nawierzchnię. Jest to 2 czy 3 drogi takie w całym powiecie zrobione. W większości nie było na to pieniędzy i myśmy wyliczyli, ile powinien powiat mieć pieniędzy, a co miał. I to, co miał, dysponował, to chcielibyśmy no, mówić prawdę, nie kłamać. Stanęliśmy w sytuacji takiej, że ciągła nadzieja, że będziemy robić to lepiej,
spowodowała, że pieniędzy więcej nie przybywało, bo sam osobiście byłem pełen optymizmu w roku 2009, jak już bez problemu znalazło się 3 miliony złotych na bieżące utrzymanie, a kilkanaście milionów na inwestycje. Drugi rok potwierdza to samo, czyli hura optymizm, że będzie szło w tym kierunku. Okazało się, że nie. Nie ma dochodów. Powiat ma ograniczone dochody. I drodzy Państwo, stać nas na to, co w tej chwili oferujemy. To, co jest najmniej efektowne. Możemy dyskutować, ja nie jestem inżynierem drogowym, ani nie znam się na drogach, czy ta technologia w przeważającej mierze mechanicznego usuwania ubytków, istotnych ubytków dróg jest najefektywniejsza. Natomiast z pewnością mogę powiedzieć, że to jest jedyna metoda, która pozwala w ten minimalny sposób zapanować nad tą ilością dróg. To, co Pan mówi, jest bardzo istotne i my to doskonale widzimy, że nawet nie zawsze 200 czy 100 metrowy odcinek, kiedy 50-metrowy odcinek należałoby wymienić nawierzchnię, czyli ją faktycznie wyremontować i już by był efekt. Tylko zrobienie czegoś takiego pozbawia możliwości zapobieżenia niebezpieczeństwu na iluś kilometrach dróg, bo to są te same pieniądze. To jest w tej chwili to, co dyrektor ma za zadanie już na miesiąc maj przedłożyć, rozdysponować te pieniądze, które dostał teraz na ostatniej sesji, w jaki sposób uzupełnić zamówienia na remonty dróg, na to bieżące utrzymanie dróg, o którym Państwo mówicie, że wszyscy sobie zdajemy sprawę, że na dzień dzisiejszy, niezależnie od tego, jaka będzie kategoria drogi w przyszłości, czy wewnętrzna, czy gminna, czy wojewódzka, to pierwszym i podstawowym elementem to jest dołożenie wszelkich starań, by była odwodniona, żeby z korony spływała woda. Dopiero wtedy można mówić skutecznie o jakiejś przebudowie i skuteczniejszej naprawie. Tylko że prace nad poboczami są bardziej kosztowne, ale chcemy się z nie zaangażować, chcemy, bo tutaj w planach dość dużo pieniędzy dyrektor już przymierzał się na pobocza. Żeby jak się zrobi pobocza, to wtedy można mówić o jakimś skutecznym naprawieniu samej korony drogi. Zdajemy sobie z tego sprawę, to co Państwo mówicie, naprawdę przyjmuję z wielką uwagą i troską do uwzględnienia w ramach nadzoru zarządu nad realizacją zadań, ale na dzień dzisiejszy nie widzę jakichś dodatkowych źródeł finansowania powiatu. Nie wiem, co się stanie z programem rządowym. Być może, jeżeli uda się uruchomić skuteczny program rządowy na odbudowę infrastruktury, to wtedy te pieniądze, które gdzieś tam angażujemy, swoje własne, na udział w inwestycjach, będziemy mogli i uda nam się przeznaczyć na bieżące utrzymanie, bo to będzie konieczne. Proszę. Mogę jeszcze do proszę. Panie starosto, nie oczekujemy od powiatu, że w jednym roku te drogi wyremontujecie. Smutne jest to, że od wielu lat mówimy o tym samym. Ten poziom rozmowy nie przesunął się ani w jedną stronę, ani w drugą stronę. Ja cieszę się, że pan starosta widzi problem, tylko to nie zamyka problemu mieszkańców. Z drugiej strony, mając ograniczone środki, czy nie można pomyśleć w taki sposób, żeby chociaż po jednym fragmencie drogi, tej takiej zdegradowanej, tak, wymienić nawierzchnię odcinki. I odcinki, tak, co roku jakiś inny. To też by w jakiś sposób mogło pomóc. Ale właśnie no, tego nie widać. Panie starosto, samo takie myślenie o tym problemie
no, to, to naprawdę nas nie, roz, nie, nie pociesza ani, ani nie rozwiązuje problemu. Dziękuję. Ja bym się chciała odnieść do wydatków bieżących i mowa tu jest o naprawie, o łataniu dziur. Cieszę Panie Starosto, że 900 tysięcy udało się znaleźć w budżecie, co jeszcze jakby nie przesądza sukcesu, bo rozumiem, że przetarg się nie odbył, bądź jest w trakcie, Panie Dyrektorze. Jak, na jakim etapie jesteśmy, bo ja widzę tutaj może takie zagrożenie, że nie wiadomo, czy się wykonawca wyłoni o tej porze roku. I nie wiadomo też, jaka stawka pojawi się za materiał. Bo o tej porze roku te stawki są już dużo, dużo wyższe. Niemniej jednak wierzę, że sukces będzie. I takie kolejne pytanie. Czy te środki, które Zarząd Dróg Powiatu w tej kwocie 300 ponad tysięcy już się wyczerpały? Czy nadal trwają prace remontowe na, teren, na drogach, Panie Dyrektorze? Czy już tych pieniążków nie mamy? Bo dlaczego się pytam? Oczekuję na remont drogi dłuższy czas już. Mam tu na myśli miejscowość Stalin i drogę do Koszewa i wewnątrz. Są po prostu takie odcinki, z którymi się nie da jechać zgodnie z nakazem jazdy. Na przykład jest to miejsce w Stalinie, gdzie jest nakaz jazdy za krzyżem w centrum wsi. No proszę Państwa, nie da się tam przejechać. No Pan policjant wyszedł, a ja chciałam go poprosić o niekaranie, bo pojawiły się też takie sytuacje, że są kierowcy karani z tego tytułu. Zgłaszałam kilkakrotnie telefonicznie, miałam obietnicę, że już w tym tygodniu, dlatego pytanie, czy te pieniążki się skończyły, czekamy na tą drugą transzę i jak długo to będzie trwało? Są miejsca, gdzie jedziemy w kierunku Koszewa. W większych odcinkach to jest w miarę jeszcze ta droga się trzyma, natomiast są dłuższe takie odcinki, że trzeba zmienić pas jazdy, bo się nie da przejechać. Po prostu się nie da. Panie Dyrektorze, proszę odstąpić. Proszę bardzo. W czwartek, czyli praktycznie w następnym dniu po sesji Rady Powiatu, gdzie te środki zostały rzeczywiście przez radnych stosowną uchwałą budżetową przydzielone na utrzymanie, zostało umieszczone ogłoszenie z terminem otwarcia ofert 11 maja, tak? On jest ten wymagany 14 minimalny termin wynikający z ustawy o zamówieniach publicznych. Myślę, że wybór wykonawcy nastąpi najpóźniej, podpisanie umowy może tak, pod koniec maja, tak żeby te prace rozpocząć niezwłocznie po podpisaniu umowy. Takie są wymogi ustawy o finansach publicznych, ustawy o prawo zamówień publicznych. Niestety tego nie przeskoczymy. Jeżeli chodzi o realizację tych napraw ze środków, które do tej pory posiadamy, to jeszcze się, jak to Pani nazwała, nie wyczerpały, tak? Jeszcze są prowadzone. Natomiast to jest tak, że w pierwszym rzędzie wykonuje się te naprawy w drogach o największym natężeniu ruchu, tam gdzie jest najwięcej uczestników ruchu, tam gdzie są największe zagrożenia. Czyli to się tak de facto przekłada na ten układ do tej pory jeszcze zwany podstawowy. My znamy ten problem, o którym Pani mówi i na pewno tam się te urządzenia naprawcze pojawią i to zostanie również no, wypełnione tą emulsją. To nie jest najlepsza metoda, natomiast to, o czym Pan Starosta nie mówił, a to dla Państwa Radnych jest, myślę, taka istotna informacja. To są zupełnie inne koszty o tym, co Pan mówi, tak? Ponieważ praktycznie 100 metrów kwadratowych kosztuje około 200 tysięcy złotych, tak? A my całkowitą ilość środków na te naprawy, powiedzmy, pozimowe, te wypełnianie ubytków, to jest kwota w tym roku po tej poprawce, to będzie kwota około 800 tysięcy złotych, którą musimy przeznaczyć na całą sieć 582 km dróg. Także to nie jest tak, że nie mamy świadomości innej technologii, innego sposobu. Natomiast zawsze
problem jest związany z po prostu środkami. Natomiast nie załatwia moim zdaniem kwestii tylko drogi 17-26, chociażby na odcinku droga Krajowa 20 do Przebiatowa, czy nawet do Pęzina, kwestia wykonania nawet 100-metrowych odcinków. Tu musimy pomyśleć o wspólnym, bo ja sobie tak to wyobrażam, może pan starosta tego wyraźnie nie powiedział, ale ja sobie tak to wyobrażam, że ma być wspólne działanie. Ponieważ gminy nie sięgają po środki zewnętrzne. Tak, moi państwo, nie składają wniosków ani do wcześniejszej schetynówki, ani do tego rozdania, które było po schetynówce, ani też do tego, co było nawet teraz w tej 500-milionowej dogrywce, że tak nazwę, chociaż to jest zupełnie inny program. Praktycznie jedyną jednostką samorządu terytorialnego, która składa do każdego rozdania wnioski, jest powiat stargardzki. Albo jeden, albo dwa wnioski. A przecież jest tu całe pole do popisu. Gdyby zawrzeć stosowne porozumienie, gdyby nawet utrzymać te źródła finansowe, te poziomy dofinansowania, które w tej chwili w tym nowym programie zostały przez rząd zaproponowane, mając świadomość, że mało jest środków własnych. Tam poziom dofinansowania, że państwo nie wiecie, w tym programie określonym na 500 milionów złotych, to jest 60 i 80%. Czyli i to w zależności od tego, jaka jest zamożność gminy lub powiatu, mierzona tak zwanym PKB na mieszkańca przy liczeniu tak zwanej subwencji wyrównawczej. I akurat my, jako powiat, ale również i gmina, która jest elementem powiatu, pewnie łapie się na ten poziom 80%. Faktem jest, że mówi się o tym, że to jest do 80%, ale ja mam nadzieję, że ten parytet 80% jednak zostanie dotrzymany. I wtedy przy wspólnej realizacji to praktycznie musimy tylko zabezpieczyć, żeby się utrzymał ten program, czyli przeniósł na następne lata, praktycznie tylko 20%. I wtedy uważamy jednak, żeby z kolei spełnić wymogi i kryteriów definicyjnych, ta droga w układzie docelowym powinna mieć kategorię gminną, bo taka ona de facto jest, z uwagi na parametry i jej znaczenie. I teraz, gdyby nawet tak było, to powiat zabezpieczy pulę środków na tak zwane współpracę z gminą po to, żeby właśnie wspólnie występować. Tam jest tylko jeden warunek, że występującym musi być tak zwany ustawowy zarządca drogi. Czyli nie może być to na zasadzie porozumienia, nawet przekazania zarządu, tylko musi być to po prostu już zarządca wynikający z ustawy. Czyli jak jest droga gminna, to zarządcą jest wójt, jak jest droga powiatowa, to zarząd powiatu. I wtedy, myślę, takimi drobnymi, małymi krokami możemy w każdej gminie, nie tylko w gminie Stargard, powoli te przedsięwzięcia realizować. Na dzisiaj my praktycznie rzecz biorąc staramy się zapewnić elementarne warunki. I niestety, jak na początku tego roku był to poziom 1 800 000 złotych na utrzymanie, w odniesieniu do ubiegłego roku ponad 3 milionów, no to siłą rzeczy w tych poszczególnych działach jakby utrzymania, no tych środków było mniej, w związku z tym zakres działań był mniejszy. I to w zakresie nie tylko napraw nawierzchni, bo to jest tylko jeden wycinek, prawda? Zaraz pojawi się przecież wysoka trawa, czy w ogóle elementy zieleni w poboczu. To nie jest tak, że my nie utrzymujemy drzew. Tutaj akurat reagujemy praktycznie mówiąc na bieżąco i składamy stosowne wnioski, wójt udziela nam zezwoleń i te drzewa, przede wszystkim te, które są w złej kondycji zdrowotnej, czyli te, które mogą stwarzać zagrożenie, usuwamy. Tyle, no to jest cała problematyka, natomiast bez współpracy, bez zaprzęgnięcia do naszych wspólnych problemów, bo to są nasze wspólne problemy, to nie jest problem tylko powiatu. Przecież powiat to nie jest taka wydumana jednostka administracyjna. Powiat jest tym, który tak praktycznie zrzesza 10 gmin w tym powiecie stargardzkim i bez tej współpracy praktycznie będzie nam trudno, po prostu powiatu nie stać. Może to nie przybijało się przed wypowiedź pana starosty, powiatu nie stać na to, żeby utrzymać 582 km dróg. Dróg, które z wyłączeniem tych 142 tak de facto nie są powiatowymi. One zostały historycznie niestety tak ukształtowane. Natomiast z punktu widzenia prawa nigdy nie powinny być powiatowe.
punktu widzenia ich znaczenia i parametrów również. A w związku z tym nie ma sensu przybudować tych dróg do poziomu dróg powiatowych, czyli do klasy co najmniej Z, o odpowiednich parametrach, bo to są wydatki tak de facto zbędne. Tyle. I mówię, konkluzja jest taka, bo taka jest konkluzja tego programu w zakresie dróg uzupełniających. Ten program jest zasadzony na współpracy z gminami, na uczestniczeniu w tych programach zewnętrznych, pomocowych. Jak nie sięgniemy po te 5 miliardów, czy może nawet więcej, to po prostu nie zrobimy nic. Ja chciałbym się odnieść do tego, co powiedział pan dyrektor. Szanowni państwo, panie dyrektorze, szanowny, kochany nie powiem, bo tego nie wolno tak mówić podczas obrad, żeby było troszeczkę luźniej w tej dyskusji. Powiem tak, panie dyrektorze, nie do końca, w ogóle w większości wypowiedzi się z panem dyrektorem nie zgadzam. O tym udziale gminy, jaki powinien być w remontach dróg i tak dalej, i tak dalej. Mówi się teraz o drogach, które de facto nie powinny być powiatowe, a są, powinny być gminne. To ja się pytam, dlaczego w 98 tyle tych dróg powiatowych zostało uchwalonych? Dlaczego przez tyle lat subwencja szła na te drogi? I dlaczego one są w takim właśnie stanie? My je bardzo chętnie przejmiemy po wyremontowaniu. Zmieniła się filozofia i podejście, co to jest droga i jakiej kategorii powinny. Ja to tak, szanowni państwo, odbieram. Żeby się nie skarżyć, to ja wiem, na co się decydowałem i wiem, że jakie są zadania gminy. Oprócz dróg gminnych mamy drogi wewnętrzne, mamy drogi niższej kategorii. Szanowni państwo, to nie jest tak, że i rozmawiamy na tym na sesjach zawsze i na komisjach. Czy bierzemy udział w partycypowaniu w remoncie dróg powiatowych? Osobiście dalej będę uważał, jeżeli mnie przekonacie, macie w formie głosowania, macie takie prawo, żeby uczestniczyć w tym układzie 50-50 w remoncie dróg powiatowych, przebiegających przez miejscowości czy między miejscowościami, były nawet takie propozycje. Uważam, że jeżeli mamy dołożyć do remontu dróg powiatowych, to tylko w zakresie budowy chodników, czyli w zakresie poprawiającym bezpieczeństwo pieszych, dzieci do szkoły i tak dalej, i tak dalej. I z tego się nie wycofujemy i to będziemy robić, ale proszę, ja uważam, że nadużyciem by było udział gminy w remoncie dróg powiatowych. I nie oczekujemy ze zwykłej wiedzy, co do kogo należy, żeby powiat partycypował w remoncie dróg gminnych. Póki co. Tyle na tak na ciepło i na, dziękuję, i na trochę. Ja zmienię temat. Obecnie trwa przebudowa ronda w Lipniku. I ja mam takie pytanie, bo na tej trasie kursuje linia numer 5 do miejscowości Koszewo przez Kunowo. Czy przewidzieliście państwo na czas zamknięcia tej drogi inną trasę dla tego autobusu? Czy będziemy pozbawieni transportu publicznego? Proszę pani przewodnicząca. Ale to jeszcze może skorzystam do tego tematu. Ale pani, dobrze, już wrócimy. Do wieczora mamy czas. Dostaliśmy wczoraj nawiązanie pani starosty do naszego spotkania, do wczorajszego otrzymanego pisma, odpowiedzi od państwa. To właśnie zupełnie nie zrozumieliśmy. My nie prosiliśmy, bo tutaj państwo jako starostwo wykazuje, że powinniśmy się uzbroić w cierpliwość i tak dalej, że chcieliśmy tej inwestycji, że państwo w maksymalny sposób zapewnili nam tutaj, zorganizowali tę możliwość włączania się do ruchu i tak dalej. Zupełnie się nie zrozumieliśmy, my nie proponowaliśmy żadnego objazdu dla tej drogi 1704, my nie chcieliśmy kierować ruchu CES-10. Nasze propozycje, nasze wystąpienie, nasza petycja zupełnie dotyczy czegoś innego. Po pierwsze zacznijmy od tego, ponieważ ja tam żyję, mieszkam, funkcjonuję i potrzebuję tam wrócić zawsze, więc chciałabym, moje odczucie jest takie, ja zostałam uwięziona we własnej miejscowości.
Jeżeli chodzi o mieszkańców miejscowości Grzędzic, mają możliwość, mają alternatywną drogę. Jeżeli chodzi o wszystkich oczekujących w kolejce, żeby przejechać przez skrzyżowanie przebudowane w tej chwili, które jest w remoncie, to jest ich decyzja. Mają również inną alternatywę. My prosiliśmy tylko o to, i dlaczego nie uwzględniono nas, planując tą inwestycję, w poszukiwaniu rozwiązania dla nas, żebyśmy mogli mieć inną możliwość wyboru drogi, a na tą chwilę nie mamy żadnej. Stąd były propozycje, ale nie dla objazdu, dla całego ruchu, żeby go przekierować. Chodzi tu tylko i wyłącznie o mieszkańców Lipówki. Rozmawialiśmy, będąc pana, mówił pan, że w taki sposób ta krzyżówka została przygotowana, zostały tam namalowane pasy, żeby pozostawić pewną część tego skrzyżowania, po to, żeby mieszkańcy Lipówka i Grzędzic mogli się włączyć spokojnie do świateł. W tej chwili przekazuję państwu informację zwrotną, jak to wygląda. Ja dzisiaj uniknęłam kolizji, ponieważ stojący w kolejce ze Szczecina niestety nie ustępują nam ani miejsca na krzyżówce, ani też nie chcą nam pozwolić się włączyć. Dochodzi do różnych dziwnych udziwnień i rozwiązań. W środę jechałam na komisję tutaj do Stalingu, więc stał tir, który z niecierpliwością spoglądał na mieszkańców oczekujących w kolejce z Grzędzic. I co się dzieje? Mieszkańcy z Grzędzic wjeżdżają do Lipnika, objeżdżają światło i na czerwonym wjeżdżają za zajazdem, włączają się do ruchu. Więc nie jest to chyba tak do końca dobre rozwiązanie i bezpieczne. Prosiliśmy o rozważenie, rozmawialiśmy o tym, o rozważeniu możliwości tego lewoskrętu, o możliwości niekarania. Kolejnym elementem jest to, że tutaj chyba nie zostało to uwzględnione, że za chwilę będzie okres letni i już się zaczyna nasilony ruch rowerzystów, pieszych, mieszkańców Stargardu i nie tylko, którzy poruszają się na rolkach. My zjeżdżając, nie tylko, że musimy uważać na te wszystkie auta, skręcając do Lipnika, to jeszcze musimy patrzeć na rowery i na wszystkich tych poruszających się chociażby na rolkach. Oni mają pierwszeństwo. Jak my mamy wjechać do miejscowości, w jaki sposób? Czy nie możemy poszukać rozwiązania takiego, żebyśmy my mogli przez ten czas przetrwać? My bardzo dziękujemy za tą inwestycję. Jesteśmy w stanie, nawet jeżeli będziemy mieli inne możliwości dojazdu. Zresztą jak rozmawialiśmy, mówił pan, że były przeznaczone środki na przygotowanie objazdu, ale my nie mówimy w tej chwili o objeździe, czyli rozumiem, że te środki są. Czy my jako mieszkańcy, nie tylko gminy, ale również powiatu, ja nie mówię, że tylko na powiecie spoczywa tutaj ten obowiązek, nie możemy wspólnie, jako dwa samorządy, połączyć siły, w jaki sposób nam pomóc? W jaki sposób? My nie znamy nawet harmonogramu prac, jak to będzie wyglądało? Na kiedy zostanie wyłączone to skrzyżowanie? Jaki odcinek zostanie zamknięty? My tam żyjemy, my chcemy to wiedzieć. My chcemy to wiedzieć. I chciałabym, panie przewodniczący, żeby mieszkańcy również, którzy byli tutaj, mogli się wypowiedzieć. Ja chcę od siebie, w każdym razie, pan dyrektor, jeżeli chodziło o natężenie ruchu na tym odcinku Stargard Szczecin od węzła, to było około 11 tysięcy chyba samochodów przepływu na dobę, tak? Nie, chyba nawet się nie więcej, w szczycie 15. No to nawet 15. Proszę sobie wyobrazić, że ten ruch w połowie poszedł na obwodnicę Stargardu, w połowie poszedł naszymi prywatnymi drogami. Państwo tu się skarżą, że mają wąsko, ciasno, że nie można przejechać. Proszę sobie wyobrazić, że teraz my mamy drogi wewnętrzne, swoje prywatne, pięciometrowe, po których jedzie średnio na godzinę od 50 do 80 samochodów. Walcząc to dobowo, mamy około 500 samochodów na drodze, która nawet nie ma drodze, działce drogowej, niecałe 5 metrów. Żyjemy po prostu z jednej strony z drugiej, wyzywają nas, ubliżają nam ludzie, dochodzi do tego, że przebijają nam opony w samochodach i tak dalej. Jest po prostu katastrofa w tym momencie. Droga, powiedzmy, ulica Spokojna, która miała być między, powiedzmy, objazdem, jest w 5 metrach też drogą prywatną, naszą. Tu państwo, pan starosta, dostaliśmy pismo, że łączna na jakby przygotowanie tej drogi do tego objazdu, to jest ponad kilometr, miało wynosić 200 tysięcy. Od 10 lat minimum ta droga jest tylko w 5 metrach robiona przez mieszkańców, nas,
jako którzy tam żyjemy i mieszkamy. Nikt nam nic nie utwardza, jeżeli chodzi obok jest 10-metrowa droga gminna. Proszę sobie wyobrazić, od 10 lat jest tam zamiennie rzepak lub kukurydza. Nie ma nic. Puszczone, teraz jest budowane przedszkole od strony drogi gminnej. Jak ono jak dojedzie straż pożarna, pogotowie, jakiekolwiek służby. W momencie takim, jak jest teraz zrobione, jak mają do nas, jeżeli będzie droga zamknięta, dojeżdżać służby komunalne, wywóz śmieci. Przecież wywóz śmieci jest w kompetencji gminy. Gmina zawiera, że tak powiem, przetarg i jesteśmy z góry nastawieni, znaczy skazani na jakąś firmę, która nam wywozi te nieczystości. Co w takim momencie, jeżeli my mamy cały ruch przez 4 ulice, tam się nie da żyć. Państwo mówią tutaj, że jest problem załatania. Nam nie ma nawet co załatać, bo nawet drogi nie ma. I w tym momencie jesteśmy, jeżeli tutaj otrzymaliśmy pismo takie, też od starosty w odpowiedzi, od pana starosty, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie zgodziła się na przejazd przez Kunowo. To jest wiadukt, którym jak widzieliśmy i jeździmy tam, mamy możliwość, nie ma żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o tonaż, tak? To chodziło tylko o to, nie o, bo tu jest napisane tak, że występowali państwo jako, żeby zezwolić na objazd. Nie ja się nie dziwię, ale poczekaj, to się wcale nie dziwię, że Generalna Dyrekcja się nie zgodziła. Dlaczego? Bo jest napisane, nie zezwolili na skierowanie ruchu z drogi S10 na wskazany objazd. My nie chcemy objazdu z drogi S10, która ma 2 pasy w jedną, 2 pasy w drugą, bo to jest zabójstwo dla wszystkich. Chodziło tylko o to, żeby wyrównać drogę do tego wiaduktu, żebyśmy mogli tylko dojechać przez Kunowo i wyjechać stamtąd na Szczecin. Mało tego, nie włączymy się wiadomo na węźle Lipnik, bo nie ma wjazdu na węzeł. Musimy jechać przez Motaniec-Kobylankę. Ale pojedziemy, nie ma problemu. Tylko my nie mamy żadnej alternatywy. Tak. Proszę mi powiedzieć jedną rzecz. Przyjeżdża do... taki przypadek tylko życiowy. Przyjeżdża karetka RK do kogoś, kto ma zawał serca. Jest informacja od razu z karetki wysyłana do Szczecina na Arkońską. Jak ta RK w takim momencie wyjedzie z Lipnika na Szczecin, jeżeli to zostanie całkowicie zamknięte, Różana już się blokuje. Będzie rondo robione na Bydgoskiej. Chocibelka tak zwana nie jest jeszcze otwarta. Na Grzędzice nie mamy jak jechać, bo od 8 do 18 z reguły jest robiony przejazd kolejowy. Jesteśmy tak zwane ugotowani. Kto weźmie odpowiedzialność w tym momencie za to, jak my się stąd wydostaniemy? To nie jest kwestia tylko przejazdu, ale funkcjonowania. Czy to jest problem, że Generalna Dyrekcja nie pozwoliła, żeby państwo, jako tutaj zarządca, wyrównali tylko drogę do wiaduktu? Przecież to jest nie w kompetencji już Generalnej Dyrekcji. To jest zadania gminy. To jest tylko po prostu, żeby ten odcinek wyrównać, bo my mamy Armagedon. To tylko, słyszę, proszę się uzbroić w cierpliwość. Mamy kamery, mamy ponagrywane, jak jeżdżą kierowcy. Jeżeli dojdzie do tragedii, proszę mi powiedzieć, kto za to odpowie, jak dzieci na płotach, generalnie na 5-metrowej drodze muszą uciekać na ogrodzenie. Mało tego, ta spokojna dalej nie jest ruszona. Będzie to przedszkole i my jesteśmy, za przeproszeniem, gotowani. Tam jest ruch, wiadomo, są budowy, my się z tym zgadzamy, bo sami to mieliśmy, ale nie moment taki, że droga gminna to jest pole i wszystko jest naszą drogą. Jak pan mówi tutaj, znaczy, przepraszam, jest napisane 200 tysięcy jest jako inwestycja, żeby tą drogę dokonać. To jakie są nasze nakłady, jeżeli my robimy pół kilometra sami tą drogę? Od 10 lat. Od 10 lat. Płacimy podatki za te drogi i nie mamy nic w zamian. Tak jak tutaj jest możliwość, żeby tego lewoskrętu i tak dalej dokonać. Dlaczego nikt nie wychodzi z inicjatywą taką, że tutaj jeszcze musimy funkcjonować? Stoimy w tych korkach, fajnie. Jest robione rondo, ale proszę mi wierzyć, bo tak jest powiedziane, że rondo jest robione dlatego, bo my tak bardzo chcieliśmy i tak ktoś chciał nam dobrze zrobić. Przepraszam, to jest przejazd dla wszystkich mieszkańców. Jeżeli ruch jest od 11 do 15 tysięcy na dobę, no to jak tu jest Lipnik tak naprawdę tylko odbiorcą tej inwestycji? A spadło wszystko na nas. I zero rozwiązań. Zero rozwiązań. Jesteśmy za przeproszeniem, bo i teraz jeszcze jedno. Jest jeszcze to coś takiego, jak pani nadmieniła, transport miejski, tak? Bo nie wszyscy transport autobusowy. Chodzi mi o to, że nie wszyscy mają samochody. Są też osoby, które dojeżdżają komunikacją miejską. Co z tymi osobami? Gdzie ten autobus będzie się kończył? Na pętli w Tesco i wtedy na piechotę? Czy będzie gdzieś przystanek w którymś miejscu? Bo my nic nie wiemy. Po prostu, bo to niby na wakacje między od połowy lipca do połowy sierpnia. Fajnie, ale od połowy lipca do połowy sierpnia cały Lipnik nie ma urlopu. Dziękuję. Panie starosta. Jeżeli można, to
szczegółach, to tutaj widzę, jest na szczęście i dyrektor, i pan przedstawiciel policji, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Natomiast generalnie, że państwo sami odpowiadacie, w znacznym stopniu uczestniczycie w tej dyskusji wywołanej moim pierwszym wystąpieniem związanym z programem. Istnieje gradacja problemów. Są problemy na szczeblu powiatowym, są problemy na szczeblu gminnym, są problemy na szczeblu mieszkańców. W tej samej materii, jaką jest komunikacja drogowa. I tutaj generalnie w tym temacie dotyczącym Ronda Lipnik, to zwrócę państwu uwagę na taki fakt, że jest to droga powiatowa łącząca siedzibę gminy Stargard, miasta Stargard, z siedzibą gminy Golejów. I to jest ten podstawowy element i zadanie powiatu, żeby tą drogę doprowadzić do efektu. Takie jest ustawowe zadanie powiatu. Ponieważ do tej drogi dochodzą drogi lokalne i mieszkańcy mają się włączyć, to przy tak obciążonej drodze wymyślono, że najlepszym sposobem, bezpiecznym sposobem włączenia się jest rondo. I to jest nasze, i to jest nasze zadanie. I drodzy państwo, to jest pierwszy element. Drugi element, objazd drogi zamkniętej lub uciążliwej jest regulowany, nie może być ograniczony tylko dla mieszkańców, dla innych. Każdy ma prawo jeździć tymi drogami, które są dopuszczone do ruchu. Natomiast objazd jest objazdem, jest dla wszystkich pojazdów. I tak prosiłbym, żeby to zrozumieć. Odnośnie, jeszcze tylko jedną rzecz dopowiem. Pieniędzy przeznaczonych na naszą propozycję innego objazdu. Objazd to bierzemy pod uwagę odpowiedzialność za konkretną wypełnienie definicji tego pojęcia, że objazd to jest dla pojazdów uczestników ruchu. I w tym przypadku nasze pieniądze, nasze nakłady inwestycyjne przewidywały udział nakładów inwestycyjnych na budowę objazdu. To, że dwa fakty pojawiły się. Raz, że dyrekcja generalna nie wyraziła zgody na takie rozwiązanie z objazdem przez miejscowość Lipnik. To jest jedna rzecz. I ich prawo, ich wola. I druga rzecz, to drodzy państwo, że te pieniądze poszły w cenę nakładów inwestycyjnych. Ja już wspominałem, że 900 tysięcy ta inwestycja jest droższa niż myśmy planowali. Udało nam się zaplanować tak sesję i przewidzieć, że będzie nadwyżka budżetowa, że będą wolne środki, że jeszcze przed rozstrzygnięciem, na dwa dni przed ostatecznym terminem rozstrzygnięcia przetargu mogliśmy dołożyć te pieniądze do tej inwestycji, żeby ją realizować. I nie ma pieniędzy na objazd. Resztę, o czym państwo mówicie, to jest sprawa użytkowania dróg publicznych i wewnętrznych. Coś może wyjaśnię państwu, bo niepotrzebnie, ale mogę przekażę państwu. Ale możemy porozmawiać po ludzku po prostu. O problemie mieszkańców, a nie o przepisach. Proszę państwa, jest problem, ja rozumiem wszystko, ale na dzisiaj jest problem. Są gotowe rozwiązania, żeby ten problem załatwić. I dla oni o tym mówią. Na się czas kupić. Bo skoro czy można prowadzić pewne ograniczenia dotyczących tylko mieszkańców, nawet jeżeli ta droga, która jest przy tych nowych budowanych blokach, lewo skręt, żeby mogli mieszkańcy tam wjechać i wyjechać, no jest to pewne rozwiązanie i gmina też się do tego przyłączy, powiedzmy, żeby pomóc jakoś finansowo zrobić tę drogę. Żeby to na ten okres. Jeżeli państwo zamkniecie, bo też i posłuszna uwaga, że mieszkańcy na temat, nie wiedzą nic na temat tego ronda, jak będzie robione, kiedy będzie zamknięte, same są domysły. Uważam, że takie spotkanie mieszkańców się należy, żeby wyjaśnić. Proszę się wypowiedzieć, panie przewodniczący? Proszę bardzo. Kilka informacji dla państwa. Być może ta dyskusja nie miałaby miejsca, gdyby te informacje były przekazane wcześniej.
ale też zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej, gdzie informujemy o przebiegu tej inwestycji. Nie będę odnosił się do tego, że niektórzy kierowcy, korzystając z dróg, ale niestety nie tej, która jest wahadłem w tej chwili, przejeżdżają przez drogi praktycznie wewnętrzne miejscowości Lipnik. Natomiast mając na względzie to, że rzeczywiście łatwiej byłoby mieszkańcom Lipnika komunikować się w kierunku na Szczecin przez Kunowo, w ramach tej inwestycji wyrównamy tą drogę w kierunku wiaduktu. Wyrównamy, co nie znaczy, że jest to jakakolwiek trasa objazdu, ponieważ zgodnie z prawem objazd musi być wyznaczony po kategoriach dróg co najmniej takich, na których ten odcinek jest zamknięty, a jest zamknięty. I jeszcze jedna informacja dla was. Rzeczywiście przekazywaliśmy takie dane, że na okres miesiąca, bo takie są warunki przetargu, w związku z koniecznością wymiany 10 tysięcy metrów sześciennych gruntu, będzie w ogóle zamknięta ta droga. W tej chwili na wniosek wykonawcy rozpatrujemy rozwiązanie zamienne, które nie będzie wiązało się z koniecznością zamknięcia drogi, tylko będzie to wykonywane już na wahadle. Okres realizacji z kolei samego ronda jest przewidziany mniej więcej do końca czerwca. Jest to zbieżny termin z terminem oddania przez Zarząd Dróg Wojewódzkich drogi 142. A w związku z tym również otworzy się alternatywa, ona jest już dzisiaj, tylko że nie przez drogę 142, tylko przez drogę krajową numer 3. Dojazd do Szczecina, czyli przez Kliniska, a nie tu wcześniej. Ale ja rozumiem, że to może być dalej stanowić pewnego rodzaju utrudnienie. Także rozpatrujemy taki wariant. Wszystko wskazuje na to, ponieważ mamy to zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w umowie z wykonawcą, nie podroży to kosztu inwestycji, a zapewni równorzędność, jeżeli chodzi o parametry techniczne, przede wszystkim zapewnienie nośności. Przedsięwzięcie o takim charakterze buduje się praktycznie na lata i nie można pozwolić sobie na sytuację, w której no, mogłoby dojść do jakichś usterkowych elementów wykonania. Także jakby podsumowując, umożliwimy, ale to na zasadzie tylko wyrównania drogi gminnej, nie na zasadzie objazdu. Ponieważ stworzenie takich warunków w ogóle nie wchodzi w grę. Nie chodziło o objazd nigdy. Ale państwo nie wiecie w ogóle, skąd się pojawiło słowo objazd. On nie był przewidziany wtedy nawet pierwotnie. Objazd, czyli krótko mówiąc ten czas, ten element praktycznie rzecz biorąc prowadzenia całego ruchu, tych właśnie od 11 do 15 tysięcy w szczycie pojazdów. On był tylko wtedy przewidziany na okres tego miesiąca. Nie w okresie, kiedy jest przejazd na tak zwanym wahadle. Normalna sposób, sygnalizacja jest tak skonstruowana, żeby rzeczywiście był ten okres na włączenie się do ruchu mieszkańców Lipnika i Grzelic. Natomiast to już niestety jest pole do popisu dla policji, żeby być może na zasadzie kontroli egzekwowała od kierujących należytego zachowania się, czy jak ma sygnał czerwony, żeby nie korzystał z tego, że jest ta faza rzeczywiście czerwony i wtedy wiedział, że nie pojedzie nikt sprzeciwka i tym sposobem uniemożliwił włączenie się do ruchu mieszkańców Lipnika i Grzędzic. Także myślę, że to rozwiązanie, które państwu tutaj w tej chwili przekazałem, czyli wyrównanie drogi gminnej, czyli stworzenie jednak lepszych warunków do jazdy przez Kunowo, no w jakiś sposób, chociaż w jakiś minimalny sposób państwa, no nie chciałbym użyć słowa usatysfakcjonuje, no, ale w każdym razie pozwoli na no, szybsze, sprawniejsze połączenie ze Szczecinem, ale mówię, tu właśnie wchodzimy w tą sytuację, gdzie pan wójt tak mocno mówi, że on tam w drogi powiatowe to w ogóle, natomiast my tutaj w ramach współpracy wyrównamy tę drogę.
Rozumiem, że również ulica Spokojna. Nie, ulica Spokojna nie jest ulicą powiatową. W części, jak pani powiedziała, jest drogą gminną. W części jest drogą prywatną. Jest drogą gminną. Od początku trzeba to, że tak powiem, jasno, otwarcie powiedzieć. To, że w jakimś tam... No ja będę polemizował na temat tego, czy jest taka, czy siaka. Ja panu tylko powiem o czym innym. Mianowicie tam jest nielegalny zjazd, tak? Czyli krótko mówiąc, zjazd, który powstał nie za Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad, nie za zarządu powiatu, kiedy zarządzał nogą, tylko podejrzewam w czasie, kiedy był on w zarządzie pana wójta. Zjazd, który nie ma prawa w przyszłości, i to powiem wprost, racji bytu, który był od dawien dawna. Nie ma prawa racji bytu. Najłatwiej wszystko na wójta. Z racji tego, że po to budujemy rondo, żeby włączenie do drogi, która ma taki duży poziom natężenia, było bezpieczne po prostu. Panie dyrektorze, ten zjazd pamięta stan wojenny, bo tamtędy jeździło wojsko, więc ten zjazd był cały czas. To nie jest, to w tym momencie to nie jest. Ja mam trochę inne informacje. Nie, bo przecież tam mieszkałam od urodzenia. I tak samo wiemy, jak mieszkaliśmy. Przecież tam był cały czas zjazd. Jak był nazwany, do kogo należał, jaką pełnił funkcję, ale był. On się nagle przez nas tam nie zrobił. Tak, inaczej i przecież te działki tam przebiegają. To nie jest kwestia tego, że to nagle się znalazło. Poza tym jest projektowana droga gminna i rozumiem, że ona nie będzie włączona do drogi powiatowej? W przyszłości, kiedy będą kolejne etapy rozbudowy, nie. Czyli droga będzie się kończyła do ścieżki rowerowej, będzie, tak? Nie, droga, cały ruch musi być skoncentrowany tak, żeby włączenie następowało przez rondo, które jest w tej chwili budowane. Ale rozumiem, no to ulica Spokojna... Przecież proszę panią, to nie ma sensu, jeżeli buduje się ronda w odległości 150 metrów od ronda, jest zjazd w dwóch praktycznie, państwo rozumiem, kierunkach, czyli na prawo skręcie i na lewo skręcie, czyli praktycznie przenosimy punkt kolizyjny 150 metrów dalej, tak? On służy tylko na prawo skręcie. Proszę pana, ja wiem, że on służy teraz kierującym tak. W dwie strony. Teraz tak. Teraz proszę pana, nie, nawet jak nie było przebudowy, to tam również niestety kierowcy przejeżdżali przez martwe pole. Ale jak pan też powiedział wcześniej, to się służba policji, żeby to egzekwowali. Wyszli stąd i po prostu wiedzieli wszystko na ten temat. Co się wydarzy z ulicą Spokojną, bo to i do pana wójta, i do państwa, do starostwa. Tam jest droga gminna, tak jak tu państwu przedstawiają, na pan wójt również przedstawi, której nie ma. I jakie są możliwości, żeby po prostu te nasze oczekiwania mogły być spełnione? Bo przecież państwo w piśmie wczorajszym, który przeczytałam, piszecie o drodze gminnej Spokojną przez obu. Że brak możliwości wyłożenia środków przez starostwo. No to w końcu jest, czy nie? My powiedzieliśmy się, że no nie przewidujemy tam możliwości jakiegokolwiek angażowania się w roboty remontowe tej drogi. Ja chcę powiedzieć tylko tyle, że ja po prostu nie rozumiem, ja rozumiem wszystkie przepisy i tak dalej, ale ja nie rozumiem, że jeśli podchodzimy do inwestycji i widzimy, że miejscowość jest tak nieszczęśliwie usytuowana, no bo w tym wypadku można powiedzieć, że nieszczęśliwie, że zostaliśmy uwięzieni. No stwórzmy jakieś te warunki. My nie chcemy drogi asfaltowej, my chcemy wyrównania nawierzchni, żebyśmy mogli autami się stamtąd wydostać i dojechać. Ja pracuję na przykład w Szczecinie, nie tylko ja zresztą, już tłumaczyłam, opowiadałam, jak wygląda sytuacja. Czy ja mam auto zostawiać pod wiaduktem w Morzyczynie iść pieszo do domu, wracając ze Stargardu mam zostawiać w Tesco iść do pieszo do domu? Czy nie można, bo tu jest i pan policjant, bardzo bym prosiła również o odniesienie się do tej kwestii. Rozmawialiśmy, ten lewoskręt, czy nie można tymczasowo tego zrobić, zjazd, zrobić tą spokojną, wyrównać w miarę, żebyśmy mogli przez ten czas przetrwać. My mówimy do października, nie wiemy jak to, załóżmy, że wszystko będzie w terminie, że nie będzie żadnego przesunięcia tego terminu. Ale jeszcze są służby komunalne, też musimy brać to pod uwagę, też musimy jakoś do nas to mówić. Bezpieczeństwo też mieszkańców. To byśmy powiedziały, że jeżeli najzwyczajniej w świecie karetka w tej chwili to popołudniami to się cały czas słyszy, że wszystko jedzie na sygnale, bo po prostu słychać, chwilę, dokładnie. Włączają sygnały i przyjeżdżają, nikt nie stoi w korku. Panie starosto, czy jest rozwiązanie dla mieszkańców, czy nie ma? Ale ulica Spokojna jest brązowa. Ale proszę państwa, ulica Spokojna nie jest przedmiotem inwestycji. Nie jest. Ale drodzy państwo, jeszcze raz, no, rozważałem tą możliwość włączenia się awaryjnego lewoskrętu
w tą drogę. Rozmawiałem, przekazywałem Państwa postulaty i rozmawialiśmy pod kątem bezpieczeństwa, czyli zmiany organizacji ruchu. Ani na przyszłość to nie jest przewidywane, żeby mogło być zrobione, ani w tej chwili przekonano mnie, ci, którzy odpowiadają za organizację ruchu, że doprowadzenie przy sygnalizacji świetlnej przejazdu poprzez skrzyżowanie to przebudowywane na sygnalizacji świetlnej pojazdów, którzy już jadą ze Szczecina do Stargardu, bo mają światło, i dopuszczenie do dodatkowego włączenia się potoku pojazdów może być bardzo niebezpieczne. Zwłaszcza, że jak sami Państwo mówicie, wyegzekwowanie tam dyscypliny kierowców, żeby nie skręcali w lewo, wyjeżdżając tamtędy w kierunku na Szczecin, jest mało prawdopodobne. I stąd nie przewidujemy takiej możliwości zmiany tam organizacji ruchu, uznając, że należy egzekwować to, co w tej chwili zrobiono. Czas jest niedługi, on szybko minie. To... No ale jak to zrobi, wie pan teraz, nie jak no, słuchajcie Państwo, nie mówcie, że nie możecie wyjechać. Dojazd na skrzyżowaniu regulowanym światłami jest możliwy. Jest możliwy. Jeżeli chodzi o rozładowanie sprawy, to omówiliśmy i dyrektor Państwu przedstawił. Nie jest to przedsięwzięcie związane z realizacją tej inwestycji, jest to pomoc dla gminy w utwardzeniu i wyrównaniu drogi gminnej prowadzonej w kierunku tego wiaduktu na Kunowo. To deklarujemy się zrobić, żeby ułatwić możliwość mieszkańcom korzystanie z tej drogi przez Kunowo. Myślę, że to jesteśmy w stanie zrobić i pomóc. Jak nie włączą do ruchu, to nie włączą. Ale to mówimy, pan starosta mówi o lewoskręcie, ale tam można wyjeżdżać przecież. Tam nie wolno nic. Tam wyjazd jest. Jest wyjazd. Nawet nazwane są ulice. No to ja proszę. Proszę, słuchajcie, nie chcę wchodzić w dyskusję związaną z inwestycjami, z środkami finansowymi, bo my nie inwestujemy w drogi. Powiem tylko tak, że dopuszczenie lewoskrętu w kierunku jadąc do Stargardu w kierunku Lipnika, jak Państwo sami wskazali wcześniej, gdzie będzie się odbywał duży ruch rowerowy, ruch rolkarzy, ruch pieszych, dodatkowo zielona fala dla osób jadących od Szczecina spowoduje dużo większe zagrożenie bezpieczeństwa tych niechronionych uczestników ruchu drogowego. Jeżeli taki projekt powstanie, to my jako komenda będziemy stosowali swoją opinię i na pewno nie będzie to opinia pozytywna. To, co powiedział pan starosta i pan dyrektor, chyba optymalnym rozwiązaniem dla państwa jest utwardzenie tej drogi z Lipnika do Kunowa, która będzie dla państwa drogą no, wyjazdową i łączącą później z Kunowa w kierunku Szczecina bez żadnych utrudnień. Ja rozumiem rozgoryczenie związane z utrudnieniami i tak jak to państwo stwierdzili, jesteście zamknięci. Natomiast no, ja mam też swoje zdanie. Kampania medialna, która szła i tłumaczyła, jak można jeździć, omijając Lipnik. Ja wchodzę z założenia, że tamtędy powinny jechać tylko samochody tych, którzy mieszkają w Lipniku. No bo Grzędzice mają drogę objazdową, na Szczecin jest piękna droga objazdowa. Natomiast no, nie możemy zakazać korzystania z drogi innym użytkownikom. Policjanci ten węzeł mają w zadaniach doraźnych, nie w zadaniach stałych, ponieważ no, nie tylko jedna inwestycja się odbywa, nie tylko jest jedna droga w powiecie, jaką my mamy w swoim nadzorze. I wielokrotnie represjonują kierowców za niewłaściwe korzystanie z drogi i niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego, tak? Więc ja mówię, podsumowując, uważam, że najlepszym rozwiązaniem jest to, co powiedział pan dyrektor, utwardzenie tej drogi, wyrównanie, i ona będzie z pożytkiem dla państwa, bo nikt inny tam tą drogą nie będzie jechał, bo żeby w tą drogę wjechać, to i tak trzeba byłoby najpierw stanąć na światłach, odczekać swoje dwa czy tam trzy cykle i wjechać drogę boczną, gdzie można już wcześniej skręcić, jadąc Zieleniewa w kierunku Kunowa, i w drugą stronę też tam nikt już nie będzie jeździł. Natomiast co do lewoskrętu od Stargardu w kierunku
Lipnika, to moje zdanie jest takie, że spowoduje to dużo większe zagrożenia i niebezpieczeństwo nie dla kierujących, tylko dla tych niechronionych uczestników ruchu drogowego, niż to jest w tej chwili. Tak? Ale rozumiem, że prawoskręt może zostać. Ale prawoskręt. Wyjazd. Chodzi o wyjazd po prostu z miejscowości. Jeżeli nie jest to wyjazd legalny, to nie powinien zostać, tak? Ale co znaczy nielegalny? Skoro on funkcjonuje od, można powiedzieć, stany za stany, od, można powiedzieć, pamięci wszystkich tutaj zgromadzonych, że zawsze był. Tak. Co to znaczy legalny? Ale to teraz trzeba spojrzeć w mapy i sprawdzić, czy ta droga istnieje, czy ta droga nie istnieje. To już są prawa, nie wiem. Na papierze, tak. No to już nie jest normalnie droga gminna, tak? Drodzy Państwo, może ja jeszcze jedno słowo, Panie Przewodniczący. Ta droga, zgodnie z planem miejscowym, który jest, a znam tą drogę, bo mieszkam w Lipniku ponad 30 lat, a z Lipnikiem związany jestem ponad 50 lat, ta droga jest drogą ślepą w Lipniku. Zgodnie z planem miejscowym, bo tam obowiązuje plan miejscowy, tam nie ma nigdzie linii przerywanej. Zobaczcie Państwo, że tam nie ma tej linii. Linie przerywane są wjazdowe i wyjazdowe na działki, gdzie dzisiaj stoję na wahadle, ja wielokrotnie, bo jeżdżę wielokrotnie w ciągu dnia, zarówno na Szczecin, jak i na Stargard. I z wielkim niepokojem patrzę, co się dzieje na pasie martwym. Wyjeżdża przy mnie, stałem na wahadle, wyjeżdża rowerzysta z działek, ma prawo wyjechać. To autobus pędził z taką szybkością, że do pana Gomuły zadzwoniłem, niech uważa. Bo rowerzyści zaczęli jeździć na działki. I w tej sytuacji dzisiaj, jak ja stoję na wahadle i się przyglądam, że rząd samochodów, a ktoś rowerem wysuwa się, a na tej zebrze, powiem, jedzie autobus, nie wiem, to nie jest uprzywilejowany pojazd, ale to, co się wyprawia, no to ludzkie pojęcie przekroczy. A na pewno ta droga spokojna, jeżeli chodzi o włączenie, jak pamiętam plan, bo brałem udział jeszcze z Akademii Rolniczej w tym tworzeniu planu, to w ten czas już nie była to droga krajowa, dziesiątka, i nie było zgody na włączenie. W tej chwili... Przy powiatowej będzie zgoda. Ruszyła w tej chwili sprzedaż działek, to co Państwo mówicie o rzepaku i kukurydzy. Tam ruszyła sprzedaż działek. To przedszkole to jest jedna z pierwszych transakcji, ale ruszyło od strony BP patrząc sprzedaż działek. I włączenie, to co plan mówi miejscowy, do obecnej drogi jest wspomagające, które nie musi być teraz, a nie jest przejazd bezpośredni, gdzie kto sobie będzie chciał. To ja to znam z autopsji, bo związany jestem z Lipnikiem długo i znam ten plan. I mogę to dzisiaj mówić, natomiast jakie będą rozwiązania, to ja się nie wypowiem. Chciałem powiedzieć, że używanie tego pasa wyłączonego z ruchu przez autobusy jest tak gminne. To nie są jednostkowe przypadki. My no i wszystkie samochody inne, tak, które się spieszą. Sytuacja jest znana, policjanci są kierowani i tak jak każdy inny uczestnik ruchu, czy to będzie pieszy, czy kierujący samochodem osobowym, czy ciężarowym, czy autobusem, są pociągani do odpowiedzialności, tak? Natomiast mówię, w ramach posiadanych sił i środków RONDO jest w zadaniach podawanych, wielokrotnie policjanci tam represjonują kierujących za niewłaściwe korzystanie z drogi, tak? Natomiast co do samego układu w tej chwili dróg, to mówię, to już nie jest pytanie do mnie, tylko do zarządców i inwestorów. Chciałem powiedzieć, że na działki ogrody ziołkowe są trzy pasy wjazdowe, bo są trzy bramy wjazdowe. W związku z tym na każdym odcinku jest takie wielkie niebezpieczeństwo, czy to na Lipniku, czy pośrodku, czy przy BP Tesco. No bo to ja to jeżdżę wielokrotnie i widzę codziennie to, co się dzieje na tym pasie martwym, na zebrze, tak powiem, prawda? Moje pytanie jeszcze do pana policjanta. Czy można spowodować, żeby zatrzymać ruch rowerzystów, pieszych przed skrzyżowaniem? Tylko chodzi mi o rolki i rowery. Czy możliwość jest. Trzeba wystąpić do zarządcy drogi o zmianę w organizacji ruchu, tylko i wyłącznie. Zarządca drogi jest władny w tym, żeby zmienić organizację ruchu. My tak jakby piszemy opinię pomocniczą do całości projektu. Tak? Ja uczestniczyłem w takim zdarzeniu na skrzyżowaniu, że kolumnę samochodów wyprzedził wóz ze Szczecina, wjeżdża do Lipnika na pętlę, ja skręcam w lewo na zielonym świetle i jest trzech rowerzystów. Wóz nie patrzy na nikogo, bo on pod kątem nie widział tych rowerzystów. Ja zahamowałem, autobus przejechał i dosłownie otarli się o autobus. No takie rozwiązania to są
organizacja ruchu. Organizacja ruchu. Nie, to kierowcy są nieodpowiedni też, bo miał czerwone i sobie jechał. Czy inaczej, kierujący sobie dają drogę po przeszłą, jak ma przed sobą ścieżkę, ma po obowiązku postąpić. No właśnie. I rowerzystą, tak? Więc to są elementarne przepisy ruchu drogowego, tak? I bardziej boję się, jak zmienimy organizację ruchu i postawimy nagle znak koniec ścieżki rowerowej, to z racji lat, tak jak tutaj, co niektórzy mówią, pamiętają bardzo dalekie czasy, to ci rowerzyści tak przyjadą. Natomiast zmiana organizacji ruchu jest... jest możliwa. Dobra, mamy pytanie jeszcze? Nie wiem, no ja w tej sytuacji... Przepraszam, mam pytanie do tej ścieżki rowerowej. Czy nie można wymusić jakieś spowolnienie tego ruchu, tak? Postawić jakieś takie ograniczenie, żeby ci rowerzyści, czy jadący na rolkach mogli, czy musieli wytracić prędkość i po prostu wtedy przez tą drogę wolniej przejść. To wtedy jest mniejsze zagrożenie, tak? Bo ten, który będzie jechał samochodem, będzie miał możliwość po prostu tą osobę zaobserwowania. Tak? Pierwszeństwo, pierwszeństwem, ale życie jest najważniejsze, tak? Ja się zgadzam, że życie jest najważniejsze, tylko zastanawiam się, jakie postawić bariery, które kierującemu rowerem spowolnią prędkość, tak? No, postawimy im próg zwalniający na drodze, bo taki rzecz się nie stosuje na ścieżkach rowerowych. No tak, tylko ja tutaj kieruję tam do zarządcy drogi na sprawę, żeby ten temat w jakiś sposób rozpatrzyć, bo to jest możliwe, tak? Na czas reorganizacji tego bo tutaj no, ważne jest, żeby nikomu się krzywda nie stała i myślę, że nawet pryzmat piachu wysypać tak, żeby musieli ominąć, to też jest jakieś rozwiązanie. To może takie drastyczne, ale jednak. Ktoś tam jeszcze chciał w Państwa mieszkańców zabrać głos? No tak, komunikacja miejska. Właśnie trochę się rozmydliliśmy nad tematami różnymi, a tak my dalej nie wiemy, co dalej. Co dalej ze śmieciarzami, z szambiarzami, z komunikacją miejską, z karetką, z policją, ze strażą pożarną w razie czego. Dalej nie wiemy, co dalej. Co za dotychczas? Czyli? Ale nie dojeżdżają? Słucham? Czy nie ma dojazdu w tej chwili? A droga ma być zamknięta. Ale to droga ma być zamknięta. My nie wiemy, na czym stoimy. Ale to dyrektor odpowiada, że drodzy Państwo, na dzień dzisiejszy objazd przy zamknięciu drogi na odcinku od Lipnika do Zieleniewa objazd przewidywany jest przez miasto Stark. Natomiast, żeby i tak by jechały autobusy. Natomiast, żeby jednak utrzymać dotychczasowy system komunikacyjny, to dyrektor powiedział, że rozpatrywane jest duże prawdopodobieństwo, że się uda zmienić technologię robót związanych z podbudową drogi, że będzie można nawet w czasie tych robót już lipcowych utrzymać ruch wahadłowy na tym odcinku przewodowywanym. Będzie to ruch już z wyłączeniem ronda, ponieważ ronda już będzie funkcjonować, a w związku z tym te wahadło będzie bardziej sprawne. Ja mogę liczyć na to, że zarządca drogi wystąpi o tej zmianie organizacji, jeżeli chodzi o rowery? Nie. Nie? Nie. A dlaczego? Ponieważ to, co Pani proponuje, jest niezgodne z prawem. Ale w jaki sposób? W kilku miejscach naprawdę widziałem ścieżki rowerowe dla uczestników ruchu na ścieżce rowerowej znak stop w zachodniopomorskim. Z drogi na Kadlino-Kołobrzeg jest taka ścieżka rowerowa, która na całej swojej długości rowerzyści i inni uczestnicy mają znak stop w takich właśnie skrzyżowaniach, gdzie auta przecinają ścieżkę rowerową. To chyba to nie jakoś to zrobili. Czy niezgodnie z prawem? Jakieś możliwości są. No są jakieś możliwości, bo nie jest takich skrzyżowań. Chciałbym zabrać głos. Proszę Państwa, ta ścieżka istnieje już x lat. Lipnik istnieje x lat. Droga dojazdowa do Lipnika znajduje się w tej chwili w tym samym miejscu.
i rowerzyści i tak na tej drodze mieli pierwszeństwo. Osoby skręcające do Lipnika musiały tym rowerzystom, niechronionym uczestnikom ruchu ustąpić. I w tej chwili ilość samochodów zjeżdżających do Lipnika no, się nie zwiększyła mocno. Bo to i tak skręcają ci, którzy mieszkają w Lipniku, tak? Ale wjeżdżając na wahadło, nie przecinamy ścieżki rowerowej. Ale nie na ścieżce rowerowej. Ale z czego ten chaos wynika? Nie, proszę pana, wynika z tego, że kierujący nie potrafią albo w sposób niezgodny z prawem się zachowują. Ale to jest w naturze Polaka, że tak się zachowuje, dlatego trzeba już pomyśleć. Wie pan, ja nie mam takich kompetencji, żeby może wystarczy te światła, które są na Szczecin, trochę w dół przesunąć, żeby ci samochody nie stały tak blisko naszej krzyżówki, czyli Lipnik-Grzędzice, tylko troszkę niżej, to wtedy nie będzie nam zasłaniał wyjazdu i nie będzie miał takich problemów, żeby nam zablokować ten wyjazd, bo się spieszy, bo jest pierwszy, a tu jeszcze mu z Lipnika wyjeżdżają. Ja zjeżdżając na przykład ze Stargardu, włączając się do Lipnika, jest tak, że już auta ustawione są w Grzędzicy i praktycznie ja nie widzę rowerzystów, bo ja ich nie widzę. Ani ludzi, którzy poruszają się na rolkach, bo ja ich po prostu nie widzę. Jest wszystko zastawione. Najwyraźniej to nie chodzi o to, że ja szukam jak gdyby powodu tutaj problemu, ja nie szukam problemu na siłę, tylko po prostu ja czuję się w tej chwili, mam dyskomfort, to ja czuję się odpowiedzialna. Ja się obawiam, że w wyniku całego zamieszania, które jest na krzyżówce, że po prostu mogę nie zauważyć i potrącić go. A takie sytuacje miały miejsce. Pani jako przecinające drogę dla rowerów jest zobowiązana ustąpić pierwszeństwa. I stąd też mówiłem, że tutaj nie ma prawnej podstawy, żeby ustawiać znak stop, jak pan proponuje. Bo to, co pan widział gdzieś na... U nas też to pan znajdzie, na naszych ścieżkach, ale w sytuacji, kiedy kończy się ścieżka i praktycznie, rzecz biorąc, wtedy rowerzysta nie ma praktycznie kontynuacji jazdy. Tak de facto, tak jakby się włączył. Tu jest sytuacja taka, że rowerzysta ma przez cały czas pierwszeństwo, a kierujący musi ustąpić mu pierwszeństwo. Ja pana rozumiem, ale pan nie rozumie nas. Tam jest taki chaos na tym skrzyżowaniu przez to wahadło, które jest ustawione w taki sposób, a nie inny, przez wyjeżdżających z Grzędzic, wjeżdżających do Lipnika i wyjeżdżających, że tego nie da się opowiedzieć. Myślę, że pan tego się nie da opowiedzieć. Ja myślę, że pan dyrektor nas rozumie, tylko kwestia jest tego prawnie. No tak. Państwo, umówmy się w ten sposób. Ja nie chcę państwa zostawić bez jakichś tam... Dobrze. Przeanalizujemy tę sytuację. W jaki sposób i do kogo, i czy są takie możliwości, żeby wystąpić, żeby ta ulica spokojna stała się również drogą wyjazdową? To może w tej sprawie i jeszcze tutaj chciałbym zakończyć sprawę tej organizacji ruchu. Proszę Państwa, przyjrzyjmy się tym elementom ruchu, na które Państwo tu zwracacie uwagę, bo być może rozstawienie świateł czy coś poprawi tą sytuację, żeby w zgodności z prawem jeszcze poprawić te elementy ruchu. Natomiast jeżeli chodzi o drogę, sprawę drogi tej spokojnej ulicy, to drodzy Państwo, no, tym bardziej skoro Pan Wójt nie widzi możliwości spojrzenia na stan prawny dróg powiatowych, to tym bardziej nam nie wolno wchodzić w kompetencje Pana Wójta. Jest w tej sprawie Pan Wójt może występować z inicjatywą zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, z inicjatywą przebudowy i zarządzania, sposobu zarządzania drogami gminnymi. Ja przepraszam Państwa, że nie mogę dłużej być, bo troszeczkę ten dzień był inaczej zaplanowany wcześniej. Mam Radę Społeczną ZOZ-u Stargardzkiego, którą muszę prowadzić o godzinie 13. Niemniej pomimo takich deklaracji tutaj Pana Wójta, że nie interesuje go skąd się wzięły te drogi powiatowe, to chciałbym, żebyśmy mieli odwagę podejmować się działań związanych z prostowaniem prawa.
tu cały czas ta nasza dyskusja sprowadza się do tego, jak ułatwić sobie życie i jakimi mechanizmami. Jeżeli czym więcej będziemy robić odstępstw od prawa, tym bardziej się pogubimy. Prawo ktoś wymyślił po to, żeby ułatwić postępowanie. Ja nie chciałbym rozliczać tych i sprawdzać, kto był radnym w 2000 roku w powiecie stargardzkim, kto zarządzał powiatem w 2000 roku, kto nadzorował uchwały Rady. Uchwała podjęta z naruszeniem prawa ma takie, a nie inne skutki. Być może, gdyby wtedy podjęto uchwałę zgodnie z prawem, gdyby ją szybko, kiedy był czas naprawy, naprawiono, to być może zupełnie byłaby inna sytuacja, kto inny by spoglądał na te działania. Myślę, że ktokolwiek zajmuje się powiatem, ktokolwiek zajmuje się gminami, ktokolwiek będzie się zajmował tym, to ten problem będzie musiał rozwiązać w majestacie prawa, bo gdy nie doprowadzimy do prawa, nie będziemy mieli podstaw starania się o środki pomocowe. To było istotną rzeczą, że staranie się o środki pomocowe musi identyfikować podmiot, który się stara i przedmiot, o który się stara. A ten przedmiot musi odpowiadać wymogom prawa i być racjonalny ekonomicznie. Także panie wójcie, myślę, na pewno pan zmieni pogląd i w tej sprawie. Panie starosto, uprzejmie chciałem podziękować panu staroście. Ja może nie umiem tak za wiele wytłumaczyć sprawy, ale powiem tak prosto. Chciałem podziękować za cenne wskazówki, które mi pan tu dał, jak ja mam pracować, co mam, co do moich obowiązków należy, także na pewno wezmę to pod uwagę. Szanowni państwo, powiem, jeżeli będzie wola taka, wystąpimy z takim wnioskiem o odślepienie ulicy Spokojnej, czyli wyjazd na dziesiątkę, niezależnie od tego, myślę, że zgodzicie się ze mną radni, żeby tą drogę i Brzozową, i Spokojną jakoś tam ucywilizować, znaleźć pieniądze na to, żeby ona była przejezdna. Także to mogę obiecać, myślę, że radni też biorąc pod uwagę ten problem, jaki jest w tej chwili, czyli pilnie trzeba zrobić wjazd na dziesiątkę i przejazd na Kunowo, co pan starosta uprzejmie obiecał. Tyle. Dziękujemy za przybycie. Dwa razy żeśmy zapraszali. Dziękujemy, że za drugim razem, a nie później. Ja też umiem być złośliwy, panie starosto. Panie wójcie, panie przewodniczący, nigdy posłaniec nie może być ważniejszy od tego, który go wysyła. Ja jestem tutaj wysłańcem starosty, starosta był zapraszany. Starałem się jak najsolidniej reprezentować pana starostę i ze swoich zadań się wywiązać. Dziękuję za możliwość wysłuchania. Dziękujemy panu staroście. Dziękuję bardzo panie. Dziękuję panu starostom. Podamy sobie prawicę. Proszę państwa, zaczynamy po przerwie. Momencik. Zaczynamy, wznawiamy obrady po przerwie. Po informacji. Tą dyskusję, którą byśmy tu prowadzili, bym prosił potraktować jako część punktu 18 sprawy różne. Myśmy to ze względów formalnych. Prawda, nie powinien tak być, ale tak się stało. Przystępujemy do punktu 9 porządku dziennego. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany zwrotnej podstawy finansowej w gminie Targa na 2018-2028. Proszę. Jeszcze raz pozwolę sobie przeczytać projekt uchwały i ewentualne pytania. Uchwała nr 39/271/18/18 dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej zmiany prognozy finansowej gminy Targa na lata 2018-2028. Na podstawie prawnej uchwała się to następuje. Paragrafy pierwsze. W uchwale nr 38 przełamane przez 264/18/29 marca 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Targa na lata 2018-2020 wprowadza się następujące zmiany. Pierwsze, załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Dwa, załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
Załącznik numer 3 otrzymuje brzmienie uchwały na rzecz dzisiejszej uchwały i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę. Ja przedstawiam projekt uchwały, proszę. Czy mamy pytania do projektu uchwały? Nie mam pytania. Proszę. Ja mam, bo w związku z tym, że pojawiła się informacja dotycząca w zdrowie i słyszałam tutaj, jak pan Mariusz miał zastrzeżenia co do wysokości zmniejszenia tej inwestycji. Pani skarbnik, czy przyszły projekt uchwały z WPF-em będzie przewidywał pomniejszenie tej różnicy, która tutaj wynika z informacji, a która obecnie jest zawarta w projekcie? Oczywiście, że tak. Jeżeli dostanę taki wniosek, a takie podstawy mamy, bo ja o tym też dzisiaj się dowiedziałam, że taka wartość jeszcze będzie zwiększona, zmniejszenia wartości inwestycji, to na pewno przygotuję projekt uchwały na następną sesję. Pani skarbnik, czy jeżeli by się zdarzyło, że ta uchwała dzisiaj, ten projekt uchwały nie zostanie podjęty, czy to będzie rzutować na zakup kontenerów do miejscowości Wierzyńce i Strachoci? To znaczy będzie w tym sensie rzutować, że jeżeli mamy wiedzę, że wartość ta się zwiększy za 200 tysięcy, to pytanie to, co chcemy robić za 300? Bo jeżeli bym teraz uchwalicie Państwo w budżecie, że będzie 300 tysięcy, no przykładowo na jedną szkołę. Ale budżet już uchwaliliśmy. A budżet już jest uchwalony, to nas to wstrzyma o tyle, że mając wiedzę, że za chwilę będzie 200, to też nic nie będziemy robić, bo będziemy wiedzieli, że z wyliczeń wynika, że to będzie wartość o 200 tysięcy większa, także ani jakieś zapytanie ofertowe, ani jakiś przetarg na razie nie będzie wchodził w grę, tak? Przy niepodjęciu tego... Nie, no ja odpowiadam tak, jak zrozumiałam. No pani Sylwia pytała, czy przygotuje projekt uchwały na następną sesję zwiększający i czy to wstrzyma wykonywanie czegoś, co mamy uchwalone po dzisiejszej sesji. Nie wstrzyma prawnie, ale wstrzyma w tym zakresie, że mając wiedzę, że te 300 się za chwilę zwiększy o 200, to nic nie będziemy teraz robić, tak? Bo nie będziemy mieli po prostu planu na zwiększoną wartość w tym momencie, tak? Tylko dopiero za miesiąc. Chodzi o to, że jeżeli WPF-u teraz nie przegłosujemy, czy to nam wstrzyma zakup kontenerów, tak? Tak. Bo tak. Budżet jest przegłosowany. To jest jednoznaczne. To jest jednoznaczne. Mamy 300 tysięcy, Państwo uchwaliście w tym, na tej sesji 300 tysięcy na jedną i 260 na drugą szkołę. Czy to my uchwalimy WPF, czy jego nie uchwalimy, to mamy na razie tylko 300. Mając wiedzę o tym, że za chwilę będzie ta wartość zwiększona o 200, to żaden proces się w tej chwili nie rozpocznie zakupu tych kontenerów, tak? Bo musimy ogarnąć wartość rzeczywistą, żeby rozpocząć jakiś proces inwestycyjny. A jeżeli pytacie Państwo o to, czy jeżeli uchwaliliście budżet, zmiany w budżecie na 2018 rok, a nie podejmiecie Państwo uchwały o wieloletniej prognozie finansowej, czy to będzie zgodne, czy to nie będzie przeszkadzało w realizacji do tej wysokości, której uchwalono uchwałą budżetową, to powiem, nie powinno to wpłynąć na negatywną opinię Regionalnej Izby, dlatego że WPF powinien być zgodny w okresie sprawozdawczym do wartości przyjętych w budżecie co do czterech podstawowych pozycji: długu, rozchodów, przychodów i wyniku finansowego. Ale ten wynik finansowy nam się nie zmieni. Nie zmienia, bo zwiększam dochody i wydatki o tą samą wartość. Natomiast ważnym punktem tej uchwały na pewno będzie informacja Regionalnej Izby, że te wartości nie są zgodne co do uchwały na koniec okresu sprawozdawczego miesiąca kwietnia. Bo bardzo często mam telefony, że pani skarbnik nie zgadza się o 200 zł na wynagrodzeniach, bo to jest po prostu już w tej chwili forma taka przyjęta przez Regionalną Izbę. Nie myślę, że powinna być negatywna opinia do projektu, do uchwały, którą Państwo podjęliście, bo rozpatrując tą uchwałę, Regionalna Izba nie ma powodów nam dać negatywnej opinii. Bo rozumiem, że WPF w tym momencie nie jest uchwalany, tak? Więc oni rozpatrują jedną uchwałę, która będzie
i zaopiniowana pozytywnie. Niemniej jednak chciałam ustalić te wartości w WPF-ie na koniec tego okresu jednolicie, żeby pokazywało to samo w WPF-ie, co w budżecie po zmianach uchwałą, ze względu na podatek, który Regionalna Izba nam nakazała zapłacić, wykazać i wykazać w sprawozdaniach na koniec tego okresu, a ten podatek to jest 2 miliony 28, tak? Ale tak jak mówię, zwiększenie i zmniejszenie wartości wydatków i dochodów nie wpływa na wynik finansowy. Wynik finansowy zostaje na tym samym poziomie. Dziękuję, proszę. Ja pytam Panie Burmistrzu do tej informacji odnośnie się, którą otrzymaliśmy. Czy ta kwota 228 700 zł na wyposażenie obiektów, sprzętu i urządzenia to jest cała kwota, czy tam jeszcze coś zostało? Cała. Cała? Cała. Według tego, co mnie tu wykazano, cała. Ja mam też takie pytanie, ponieważ część pozycji, w zasadzie dwie pozycje dosyć istotne, które zostały zdjęte z wyposażenia czy też obiektu, dotyczą bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa osób, które tam są, to znaczy instalacja PPOŚ za 4000 zł oraz instalacja przyzywowa w łazience dla osób niepełnosprawnych. No, instalacja przyzywowa, no, to jest dosyć proste rozwiązanie. Dziwi mnie troszeczkę ta kwota, że projekt nam zaplanował 3300 aż na to. Natomiast dzisiaj się pytanie, czy na etapie projektu zaprojektowanie tej instalacji PPOŚ, nie wiem, czy to jest jakaś stała instalacja gaśnicza, czy to jest tylko alarmowa, sygnalizacyjna, czy ona spełniała wymogi, czy wymagania przepisów prawa. No bo jeżeli w tej chwili ściągamy tego, czy przypadkiem nie narazimy się na wprowadzenie dodatkowego zagrożenia dla osób, poprzez, które tam przebywają, poprzez niezapewnienia tych niezbędnych urządzeń związanych z pomocą pożarową, tak? Czy być może warto się zastanowić, przeanalizować to raz jeszcze i w tym wypadku pozostaje przynajmniej te kwestie bezpieczeństwa. Abstrahując od jakichś tam, no dość, już tak powiem, troszeczkę kuriozalnych tutaj elementami, które znalazły się w tymże projekcie, typu gdzieś tam jakieś sterowanie roletami zewnętrzne, tak? No to, to jest troszeczkę, chyba nas nie stać jako gminy na to i nie powinniśmy takich rzeczy tutaj robić, tym bardziej to będzie wymagało konserwacji. Także tutaj poddaję pewnie jeszcze tak mniejsze rozwadze w kwestii bezpieczeństwa w dużej mierze dzieci, które tam przebywają. Proszę. Nie jest takie, czy ta kwota została w całości zdjęta, czy ta kwota była dużo większa i zostaje na zabezpieczenie. To jest kolejne pytanie. Pytanie, co tam to jest tak, tak. Nie wiem, czy to jest całe zdjęte i nie ma zabezpieczenia. Myślę, że nie. Myślę, że była dużo większa. Tylko to część chyba teraz można. Ale czy to, co zostało, spełnia normalnie? Dobrze. Mamy jeszcze Mam jeszcze pytania do projektu uchwały. Jeżeli nie widzę, to ktoś z Państwa radnych za przyjęciem projektu uchwały, to proszę podnieść rękę. Liczymy. Dobrze. Bogdan, licz. Na razie 6. Nie, ile masz? 4, 5. Ile masz za? 10. 10, tak. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 5. 10 lat wstrzymujących. Brak przeciwnych. Punkt 10. Ocena funkcjonowania transportu lokalnego i publicznego pod kątem potrzeb mieszkańców gminy. Proszę. Opinia Komisji Gospodarki Gminy Komunalnego Budżetu. Proszę Pani Przewodnicząca. Komisja Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2013 roku przeanalizowała informacje dotyczące funkcjonowania transportu lokalnego i podmiejskiego pod kątem potrzeb mieszkańców gminy. Komisja, wyrażając swoją opinię, powyższą informację przyjęła. Dziękuję. Mamy pytania do informacji? Nie widzę. Punkt 11 porządku dziennego, cena funkcjonowania Biblioteki Publicznej Świętej Wieści oraz Klubu Sportowych na terenie gminy, stanowisko Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty. Proszę Panie Przewodniczący. Komisja Socjalno-Porządkowa i Oświaty na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2018 roku zapoznała się z informacją o dotyczącym funkcjonowaniu Biblioteki Publicznej Świętych Wieskich Przedszkoli oraz Klubów Sportowych na terenie gminy. Informację tą przyjęła podczas
rozmowy tu przy dyskusji. Po pierwsze, poszły bibliotek, tam był w informacji zawarty duży taki wskaźnik co do wypożyczeń i tak dalej w bibliotece w sobie. Ale to tłumaczy się faktem tym, że ta biblioteka jest połączona z w jednym pomieszczeniu i to może rzutować na taki wskaźnik, to jest jedno. Drugie, co dotyczy klubów sportowych i finansowania ich, jest tu duża rozbieżność, jak można z boku by było to stwierdzić, między na przykład finansowaniem drużyny w Krąpielu 37 tysięcy, a porównywalnej chociażby w Pęzinie 28 tysięcy, 26, przepraszam, a w Krąpielu 37 tysięcy złotych. Co do ilości drużyn, to jest taka sama, są trzy zespoły. Wyjazdy do okręgów, w związku z tym, że występowali w klasie okręgowej, mieli obowiązek utrzymywać dwie drużyny juniorów i klasztarzy, też w klasie i to były troszeczkę zwiększone te koszty. To jest w przypadku każdej drużyny, która występuje w klasie wyższej okręgowej. To chyba tam nie wszystko jest może tak wytłumaczone. Dobrze. Dziękuję. Mamy pytania? Nie widzę. Punkt 12 porządku dziennego, wykorzystanie środków na promocję urzędowej w 2016 roku. Opinia Komisji Rewizyjnej. Proszę Panie Przewodniczący. Komisja na posiedzeniu 29 kwietnia zapoznała się z informacją o wykorzystaniu środków na promocję w roku 2016. Taką informację przyjęła. Dziękuję. Tam mieliśmy tutaj dom, ok. Punkt 13. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na 2017 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w 2018 roku. Sprawozdanie przedstawi Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Anna Ławniak. Mamy tą informację. Jeżeli macie Państwo pytania do Pani Kierownik, to bardzo chętnie. Czy Pani ma przedstawić tą informację? Nie, mamy informację. Mamy pytania do Pani Kierownik? Nie. Nie. Dziękujemy. Dziękujemy, że Pani spędziła nad nami pół dnia. Ale trzeba czekać. Bardzo miło. Jeszcze to koło mnie, także mam. Miałem zaszczyt. Dziękuję Pani Ani. Przepraszam. Informacja wójta na temat działalności w zakresie międzysesyjnym. Jest sprawozdanie. Są nowe rzeczy. Panie wójcie, prosiłbym. Z takich dodatkowych spraw, szanowni państwo, to pan wójt Makowski podpisał 17 marca akt notarialny w Szczecinie u pani notariusz na działkę numer 44 w Krąpielu. Co się dzieje z tym samym numerem działki w Ulikowie, to żeśmy już mówili na komisji. Myślę, że to jest przyczynek do tego, żeby tą działkę numer 44 w Ulikowie też przejąć na tych samych zasadach, bo myślę, że KOWR nie będzie miał już odwrotu. Wójt Makowski w tej sprawie będzie jechał do Warszawy. 18 kwietnia w szkole w Pęzinie odbył się 18 turniej 6x6. To jest taki sportowy turniej dla dzieci. Pierwsze miejsce szkoła Grzędzice, drugie Pęzino, trzecie Strachocin, czwarte Marianowo, nie wiem skąd się wzięło. No to szósta. Dobrze. Piąte Sobno i szóste Małkocin. 18 szkoła Małkocin zrobiła taki wernisaż wystawy malarstwa prac uczniów. To był tytuł Jan Brzechwa w krainie mandali w Książnicy Stargardzkiej. To się odbyło. 19 w szkole w Strachocinie był 18 gminny turniej wiedzy ekologicznej Wybieram wodę. 20 kwietnia
byliśmy na jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego w Pęzinie państwa Kordyka. 23 do 25 była taka, no takie akcję kurierską żeśmy tu mieli. Trzeba było wręczać wezwania do wojska i to trwało praktycznie 3 dni na terenie gminy. 26, czyli wczoraj, pan wójt Makowski podpisał u notariusza zamiana działek gminnych drogowych. To jest 439 21 ar i 654 14 ar oraz agrofirma 702 przez 28 36 ar bez dopłat i jako równe wartości. I wczoraj również był podpisany akt notarialny u pani notariusz Udzik na sprzedaż lokalu w Warchlinie. Najemcy żeśmy sprzedali lokal i zostało w tym budynku jeszcze jeden lokal nasz, nie? Ale wyodrębniony, wydzielony niezależnie, tak nie na współwłasności. I tak, jeżeli przy okazji mógłbym coś powiedzieć, bo dwie komisje informowałem o tym, jaka jest propozycja wodociągów do odnośnie nowych stawek na wodę i na ścieki, a nie informowałem Komisji Mienia Gospodarki, tak, piątek poniedziałkowej. I szanowni państwo, taką odpowiedni wniosek wodociągi złożyły do Wód Polskich, bo oni się tym zajmują i oni zatwierdzają. Wniosek jest zgodnie z przepisami, z nowym prawem, musi być złożony na 3 lata i taki wniosek został złożony. I teraz chciałem poinformować te podstawowe stawki, jakie proponują wodociągi, a nie wiadomo ile, czy wody zatwierdzą. Dotychczasowa stawka za 1 metr sześcienny wody wynosi 3 zł 33 grosze. Na następny okres 12 miesięcy, czyli od maja do następnego maja, proponują 3,84. Na następny rok, czyli drugi rok obowiązywania 4 zł. I trzeci rok obowiązywania 4 zł 5 groszy. Jeżeli chodzi o ścieki, obowiązująca jest 9,80. Na najbliższy rok proponują 10,29, czyli o 49 groszy wzrost. Na drugi rok obowiązywania 10 zł 47 groszy i na trzeci rok obowiązywania 10 zł 55 groszy. Tak, z takim wnioskiem wystąpiły wodociągi zachodniopomorskie. No i zobaczymy, jak to Wody Polskie zatwierdzą, nie zatwierdzą. My jako Rada Gminy już tych nie mamy kompetencji. Z tego, co mnie jest wiadomo, to co się czyta w prasie i się słyszy, to Związek Miast Polskich złożył protest co do obowiązywania ustawy o Wody Polskie w tym zakresie przy ustalania stawek za wodę i ścieki jako niekonstytucyjna ustawa, dlatego że obowiązek dostarczania wody i odbioru ścieków spoczywa na gminie, a ceny będzie kto inny ustalał i pożytki de facto, bo część tej opłaty idzie do Skarbu Państwa, nie? Istnieje takie według tych uzasadnienia, istnieje takie niebezpieczeństwo, że po prostu firmom, które dostarczają, zabierając część pieniędzy, będzie brakowało na po prostu na odtworzenie majątku. A to już są ceny z tymi naszą dopłatą, czy nie? Jak? To są już ceny z naszą dopłatą, czy nie będzie dopłaty naszej? Nie ma. To pójdzie się ze 138. No, dziękuję. Mamy pytania? Proszę. Widzicie, ja bym chciał się zapytać w informacji, tutaj na ostatniej stronie, ostatni akapit przed zarządzeniem. Jest informacja o podpisaniu do umowy na dofinansowanie drogi grzędzickiej. Jest podana kwota całkowita 14 109 368 i 79 groszy. Tymczasem w informacji, którą otrzymaliśmy dotyczącej zrealizowanych inwestycji, mamy kwotę 11 445 000.
Ja rozumiem, że tam 600 parę tysięcy kosztował projekt, ale to i tak są 2 miliony różnicy. Skąd to się wzięło? Nie wiem, muszę sprawdzić po prostu. To jest, na pewno to jest uzasadnione, to znaczy na pewno jest dobre, ale to za chwilę w szczegółach też odpowiem. Dosłownie. Skąd jest ta... Nie wiecie, tam nadzieję informacja zostanie uzupełniona. Mamy jeszcze pytanie do pana Wójta. Punkt 15. Informacja na temat działalności przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzyczasowym. Jak wójt uczestniczyłem w zjeździe Stowarzyszenia Gmin Polskich Pomerania. I muszę państwu ciekawe rzeczy też tam powiedzieć, też są, jest to właśnie gmin Pomerania, który obejmuje obszar województwa zachodniopomorskiego i tutaj część obszaru Niemiec. I co się dowiedziałem? No dowiedziałem się, że faktycznie są również różne projekty, różne formy finansowania. To może bardziej o, powiedzmy, o charakterze kulturalnym, ale można takie pieniądze wyciągnąć. Tam jest to faktycznie 300 tysięcy, na przykład dofinansowanie do straży pożarnej, można było kupić samochód i uzyskać praktycznie 80% dofinansowania z tego programu na zakup wozu bojowego straży pożarnej. I powiem państwu tak, że jedna z gmin Kalino wykorzystała w ciągu tego okresu 14 projektów na sumie prawie 100 tysięcy euro. Czyli tak to wygląda. To informacja. Jeszcze, proszę państwa, dostaliśmy pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. Jest to pismo, uchwała jest składu orzekającego Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego gminy Stargard planowanego na 2018 rok. Jest to opinia pozytywna. Również do tego jest uzasadnienie. Również Regionalna Izba Obrachunkowa przysłała nam uchwałę Sądu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 17 kwietnia 2018 roku w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Stargard za 2017 roku wraz z informacją o stanie mienia. I ta opinia jest również pozytywnie opiniuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy na 2020 wraz z informacjami o stanie mienia. Jeżeli państwo chciałby ktoś jeszcze w ogóle zapoznać, jest do wglądu. Do wglądu. Wolne wnioski, zapytania. Jeżeli macie państwo do mnie pytania, proszę. Jeżeli nie, to przechodzimy do punktu 16. W punktu 17 interpelacji nie ma. Wolne wnioski, zapytania. Proszę. Mamy? Ja mam. Proszę bardzo. Nie wiem, czy... Jest pan wójt. Panie wójcie, czy to prawda, że zostały podzielone środki na te sportowe już w tym roku? To znaczy w trakcie. Nie mamy jeszcze rozstrzygnięcia, jeżeli chodzi o te środki finansowe. Jest w trakcie, komisja jeszcze pracuje. To, co wiedziałem do komisji, dzisiaj nie wiem. Aha. A czy komisja bierze pod uwagę zmianę stanu faktycznego w niektórych klubach? No myślę, w związku z tym, że spadły z klasy do klasy, że zlikwidowali drużyny, to jest brane pod uwagę. Pani radna, powiem tak, jeżeli wnioski, które wpłynęły, jeżeli zmiana nastąpiła, no to trudno powiedzieć w którym momencie, tak? Bo to powinna komisja rozstrzygać, czy nastąpiła zmiana klasy do klasy, czy nie. Myślę, że to jest w kompetencji już komisji, bo w tej chwili to ja... To wynika z informacji, którą my dostaliśmy, że zmieniła się sytuacja. No możliwe, że to jeżeli się zmieniła, to na pewno jest rozstrzygane tak jak zmiana klasy, jeżeli chodzi o... Jest tak, że to wniosek się składały cały rok. No tak, ale inaczej. Kończą się rozrywki w czerwcu. I to nie wiadomo, kto spadnie, kto awansuje. A finansują środki na cały rok. Rozłożone. Jeśli pani, czy ja będę grał w ogóle w czy w zakresie, to te pieniądze, czy spadnie,
będę miał, jakie dostałem, gdybyśmy mali. A jeżeli w informacji, którą my mamy za rok 2017 wynika, że krąpiel spadł. Seniorzy. Tak? Nie, seniorzy i nie ma drużyny seniorów. Nie. Seniorzy za rozgrywki spadli w drugim sezonie, w tamtym 2017 przeszli do klasy okręgowej, do klasy A i tam grali pół sezonu, no. Czyli w tym, bo tam się sezon zaczyna od połowy, tak jak tutaj pan przewodniczący Bogdan. Po wyroku, połowie sezonu zaczyna się od sezonu, że tak powiem, połowy roku do następnej połowy roku. I pół roku grali w klasie okręgowej, przyznaje seniorów na chwilę obecną, od w tym sezonie rozgrywkowym wiosna, jesień, teraz do jesieni, seniorów nie ma w klubie. Seniorów nie ma. Zostały dwie drużyny, trampkarzy i juniorów. I zostały i sami dalej grają. Ale pan tam powiedział, że odbywane była za pół roku. Chciałbym coś uchwały, że na pół roku wniosek podamy do końca rozgrywek, jak się kończą, tak jak jest ktoś tam często, do rozgrywki. Staramy się wyjaśnić. Jeszcze jeżeli mogę coś dodać, bo sprawą troszeczkę, no też tam się zajmuję i siebie w klubie i powiem wam, to nie jest tak, że to dla klubu takie wystąpienie w połowie tak powiem, rozgrywek to jest kara dla drużyny, żebyście widzieli, to są zależności, w której klasie rozgrywkowej drużynowe, ona ponosi karę. I to jest kara 6 w przypadku EZS-u, bo w czasie, który ja, to jest kara 600 zł za wycofanie jednej drużyny, czyli w tym wypadku seniorów, to jest 600 zł za wycofanie w trakcie trwania. W trakcie sezonu. Jakby to się odbyło na koniec sezonu, ok, to tylko jest kwestia później ze środkami, wyczynia się po prostu na mój. Proszę. Ale jeszcze taka cenna uwaga jest, żeby organizować ten konkurs w takim czasie, aby te drużyny mogły te pieniążki na koncie pozyskać albo na rozpoczęcie, albo troszeczkę nawet i przed rozpoczęciem tych rozgrywek, bo w tym momencie ten sezon trwa, faktury się tworzą, czyli już poszły, czy środki z tego związku, czy nawet na opłatę tych badań lekarskich dla zawodników, ubezpieczenie i inne związane, oni nie mają tych pieniędzy, nie mają czym dysponować. Po prostu w naszej gminie odbywa się to zdecydowanie za późno. Myślę, że styczeń byłby właściwy miesiąc. Proszę bardzo. Bo też Szczęsiów tak samo korzysta z dofinansowania ze starostwa. I my składamy już wnioski do końca sierpnia, żeby się załapać już. Tak. I my dostajemy jakieś środki, są małe, bardzo pieniądze. Dostajemy już informację, że do końca stycznia, może do lutego, że te pieniądze dostaniemy. To będzie sobie umowy i zadajemy na grunt. A u nas zawsze jest to tak. Dziękuję. Mamy pytania jeszcze w sprawach różnych. Proszę bardzo. Proszę. Pani Sofie. Czekałam całą sesję, się doczekałam. Dziękujemy. Woli wyjaśnienia troszeczkę, bo byłam w tej komisji, jestem właściwie w tej komisji. To troszeczkę inaczej, bo kluby nie narzekają na ten termin tak za bardzo, ale to jest też i to, że w tych projektach już są uwzględnione te drużyny, które na wiosnę zostały zgłoszone. I to jest wtedy czytelne, bo wtedy wiemy, jaka liczba dzieci jest objęta,
zajęciami sportowymi, jacy są trenerzy i w tych wnioskach to wszystko jest uwzględnione i według tego też są przyznawane środki. Bo to też musimy, nie tylko same rozgrywki ligowe, ale wielkość i jaką wielkością dzieci, jakie będzie zaangażowanie, tak? Bo sama sport to nie sama liga przecież, prawda? No niestety, to trzeba brać to pod uwagę również. A to tak no, tylko na dziękujemy za informację. Na marginesie. Proszę. Jestem tutaj dlatego, że czekam tak cierpliwie zobligowana przez moją Radę Sołecką. Na ostatniej sesji pan radny z Żarowa, pan Lipka, pokazał państwu zdjęcia z placu zabaw naszego Grzędzickiego, mówiąc o tym, że jest brudny, zaniedbany, że jest niebezpieczny, może najlepiej zamknąć ten plac zabaw i to nas bardzo zabolało. Ponieważ pan w ogóle się nie skontaktował z nami, z mieszkańcami, z sołtysem, nie zapytał się pan, jak to w naszej miejscowości wygląda. A my co roku dbamy o ten plac zabaw, sprzątamy, malujemy, remontujemy, organizujemy czyny społeczne. Co więcej, zapraszamy rodziców z przedszkola, które jest głównym użytkownikiem tego placu, bo tam się mieści przedszkole. Niestety, odzew jest prawie żaden. W tym roku jeden z rodziców dostarczył piasek, nie pytając się nawet, czy on jest potrzebny, ale dostarczył, bo zauważył, że go nie ma. I o takie działanie nam chodzi. Jedna mama z dwójką dzieci przyszła pomóc sprzątać i przyszła jedna ciocia. I to było wszystko. Pan radny też nie przyszedł, a ma dziecko w tym przedszkolu. My do tej pory staraliśmy się budować takie społeczeństwo obywatelskie. Społeczeństwo, które będzie, chcieliśmy jak gdyby włączyć ludzi do pracy społecznej. Pokazać, że nie tylko gmina, bo gmina to my. Przecież my budujemy tą gminę. Nie o wszystko do gminy lecieć, tylko robić coś samemu. Jak ja mam teraz ludziom, jak mam ich zapraszać do czynu społecznego, jak oni mówią, a po co? I tak nas obsmarują na sesji. Ci, co nic nie robią, potem mówią, że nic się nie dzieje albo że coś jest źle. Gdyby tak było większe zaangażowanie, może rodziców, można byłoby więcej zrobić. Tam nie ma wielkich jakichś takich spraw do naprawienia. Tam są nieduże i można byłoby, ale jeżeli przychodzi dwóch rodziców, czworo z Rady Sołeckiej, bo reszta mówi, nie, już teraz nie. Do tej pory robiliśmy, ale nie będziemy, bo to się miasta, no bo za co? Dlaczego? Żeby być obgadanym? I tak, słucham. Chciałem się prosić o dyskusję, ponieważ taktycznie, jak to się tam chodzi, ja to zgłosiłem z jednej strony jako radny, z drugiej strony jako rodzic tego dziecka, nie eskalując z tematu państwa braku zaangażowania. To zaangażowanie jest, ja wiem, tam są robione czyny społeczne, państwo to sprzątacie, porządkujecie, widać zresztą, że bardzo dużym zaangażowaniem państwo zostało to przygotowane. Natomiast ważną istotną sprawą jest to, że w miejscach, tutaj potoczyła się dyskusja, nie, że jest trudno, tylko tak powiem, tego nie tak. Ale tak pan to powiedział, ale to było. Powiedział na sesji. Ale czy tam było, czy ja słuchałam. Natomiast sprawa jest, dotyczy się kwestii bezpieczeństwa użytkowników placów zabaw oraz terenów wokół świetlic. Tak. Rozmawialiśmy wówczas o miejscowości Trzebiatu, gdzie był niezabezpieczony szambo. Rozmawialiśmy między innymi o miejscowości Grzędzice i placu przy świetlicy miejskiej, gdzie również znajduje się w szkole, gdzie chodzą dzieci. To nie jest informacja dla mieszkańców, że jest coś nie tak, ale gmina powinna w tym wypadku na bieżąco weryfikować, nie raz w roku, gdzie jest przegląd robiony, ale na bieżąco takie punkty newralgiczne weryfikować i uporządkować, szczególnie na, przede wszystkim na wniosek tutaj opiekunek, czy z przedszkola, tak, czy to jest ITPD, po prostu państwa, tych mieszkańców, tak, więc tutaj też, w szczególności te przestrzenie, które są użytkowane przez dzieci, te najmłodsze dzieci, powinny być objęte szczególnym nadzorem. Dobrze, tyle tylko, że pan to zrobił w miesiącu marcu, przy aurze, jaka wtedy była. Wszyscy pamiętamy, do świąt Wielkanocy to było zimno i nie można było takiej rzeczy zrobić. Zawsze na wiosnę jest przegląd, co możemy, usuwamy sami, co nie, zgłaszamy do gminy. W ubiegłym roku były dosyć duże naprawy przeprowadzone przez pracowników gminy, przez firmy i tak to się dzieje. Ale o takich sprawach możemy porozmawiać
między sobą. To nie trzeba od razu na sesję z tym. Tak? Ale dobrze, dobrze, ale może tak, zanim się zacznie mówić, to może coś zrobić. Bo słowa są ważne, ale czyny pociągają innych. A takie słowa, które tutaj sobie zostały powiedziane, po prostu pocinają ludziom skrzydła i nie chcą pracować więcej. Tak to się dzieje. Bo zanim się coś powie, to najpierw trzeba samemu zainicjować jakieś działania, zaprosić ludzi do współpracy. My inicjujemy dział. No ja jakoś nie zauważyłam tego. No to... Bo pan, skoro pan ma dziecko w przedszkolu, mógł pan równie dobrze zorganizować rodziców do pracy na rzecz tego placu zabaw. Bo tam najczęściej przebywają dzieci z przedszkola, tak? Bo to rolę państwo realizujecie, więc jeżeli państwo się nie udaje dokonać tego czynu, więc jaka byłaby moja rola w tym zadaniu, czy by mi się udało? Przypuszczam, że nie. Ale trzeba było spróbować, a my próbujemy. Spotkania i inne sprawy. My próbujemy, proszę pana. Próbujemy starać się tego. Są inne miejscowości, między innymi tam, gdzie się nasze angażowanie są. Naszej tutaj Rady Sojeckiej i naszych mieszkańców, tak? I to jest naszym głównym celem i tam się tak powiem skupia nasza inicjatywa. Jest fantastyczna impreza Dzień Dziecka robiona w Żarowie, która jest dla wszystkich mieszkańców gminy. Nie sposób się, że tak powiem, przy bardzo tak powiem, napiętym harmonogramie w czasie pracy, pewne rzeczy być po prostu wszędzie. Kiedy była... Dobrze, ja nie lękuję, że pan ma napięty harmonogram. W tym czasie pracy w delegacji, a informacje o tym, czy nie spotkali sprzątanie, to kilka dni po. Ja myślę, że informacja została wyczerpana. Dziękuję bardzo. Za wszelkie uwagi. Dziękuję. Ja po prostu chodzi mi o to, że musicie państwo zwrócić uwagę na to, że sołtysom przybywa cały czas obowiązków. I to nie jest łatwe, możecie... Wiemy, tak, jesteśmy za to wdzięczni. No właśnie, ale możecie się spotkać z tym, że będzie ten problem, że przy następnych wyborach nie będzie chętnych w ogóle na sołtysów. Wiemy. O to chodzi. Pan Wójt, mam informację. Tak. Właśnie, szanowni państwo, no ale... chciałem o tym mówić, żeby... Musimy się zastanowić jeszcze do końca kadencji, czy by nie podnieść tych diet dla sołtysów. Naprawdę, bo obowiązków przybywa coraz więcej. Od szacowania szkód łowieckich, to są niesamowite rzeczy i dlatego, żeby nie było tak, jak czy pani Basia mówi, czy już mam takie głosy, nie będzie chętnych do tej pracy. To na pewno... Na sylwestra. Więcej kobiet jest teraz, niestety. No. Także nad tym musimy się zastanowić i pan do końca kadencji temat załatwić. Pan przewodniczący ma głos, proszę. No ja tutaj chciałem wejść w tą dyskusję i wymianę zdań. Mi się wydaje, wie pani, że koledze nie chodziło o to, żeby podważać wasze działania i chęć do pracy. Ale się tak stało. No, się stało. No myślę, wystarczy by... Dobrymi chęciami piekło wybrudkowane. Dobra, nie będę prowadzić dyskusji. Ale jeszcze nie ma dyskusji. Proszę pani przewodniczący, proszę. Muszę powiedzieć to słowo o pani sołtys. Pani sołtys, ja rozumiem, ona jest tak odpowiedzialna, tak zaangażowana, że to naprawdę no, super człowiek i myślę, że odebrała to bardzo mocno personalnie. I dlatego po prostu należy jej podziękować za to, co robi. To wyszło nieporozumienie, ale nie ciągnijmy tego. Ja nie wiem, że inicjatywa była... Proszę pani przewodniczący. I głównym celem to, bo kolega, ja oglądałem te zdjęcia, to ewidentne uszkodzenia, no, miał na trosce bezpieczeństwo dzieci. Może zostawmy na tym poziomie i to tyle. Dobrze, że też się zaangażował, zwrócił na to. Dobrze, dzięki. A jak to wyszło, no... To jak wyszło. Czasami tak wychodzi. Dużo do wszystkiego. Panie wójcie, prosimy o wyjaśnienia odnośnie tych 11 milionów. Poprosiłem sobie panią Beatę, która na bieżąco jest w temacie, sporządza wnioski i tak dalej. Pani Beato, bardzo proszę. W ubiegłym roku, przygotowując budżet, zaplanowane było szacunkowo 12 milionów 200. To była kwota, która no, jakby z tych pierwotnych koncepcji wynikała. Dopiero pod koniec grudnia wpłynął kosztorys końcowy na kwotę 14 milionów 100 zł. 100 tysięcy. 100 tysięcy, tak. Ponieważ już jakby budżet był zatwierdzony i nie mogliśmy wnosić zmian,
Stąd przetargi były ogłaszane na kwotę, jakby już na wykonawstwo, na kwotę 11 445 tysięcy po odjęciu kosztów, oczywiście kosztorysu, nadzoru, czyli dokumentacji, nadzoru, wykupu gruntów wynikające z tych kalkulacji. 29 marca, kiedy Państwo mieliście sesję, została zatwierdzone podniesienie tego budżetu do kwoty 14 100 000 na realizację tego zadania. Natomiast Pan Grzegorz mnie zapytał, jaka kwota powinna być wpisana. Ja powiedziałam, że była zmiana, stwierdził, że kwota wyjściowa, ponieważ przetarg był ogłoszony, ten drugi bodajże chyba 12 czy 13 marca. Stąd ta kwota 11 445 została tak, w zapisach tego ogłoszenia, jakby tak, przeznaczonej kwoty do realizacji. Natomiast w tej chwili, ogłaszając ten kolejny, będziemy wnosić o, już informować, że mamy kwotę około 13,5 miliona na realizację, ale wniosek, który sporządzałam jakby tak pod potrzeby wynikłe z tej oceny oferty, która wpłynęła, był już z ujęciem tych 14 milionów, że mamy w budżecie. To po prostu złożyło nam się tak w terminach, tak? Że nie mogliśmy podać tego, tej wyższej wartości. Dziękujemy za informację. Bardzo proszę. Dziękuję. Mamy jeszcze sprawę różne? Koniec. Sesja, propozycja 25 maja, godzina 10. 25, to jest piątek, tak? Dobrze. Sprawdzimy jeszcze raz, żeby się nam nie było. Stwierdzamy. Tak jest. Komisja Gospodarki Mienia Komunalnego 21, Komisja Socjalna Porządkowa i Oświaty 22 i Komisja Rewizyjna 23. Wszystko. Mamy jeszcze jakieś pytania? To dziękuję za żywą dyskusję. Za sprawne. Dziękuję. Do zobaczenia. Zamykam obrady sesji.